Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Generalnie jeszcze czekamy na resztę, ale jakbyście mogli już dać znać, czy w miarę dobrze zbalansowany dźwięk muzyki i tego, co ja mówię, bo generalnie nie jestem jakimś youtuberem czy streamerem, więc też trudno mi powiedzieć, czy jest wszystko ok. Więc dajcie znać, jak możecie, to będę też wiedział, czy muszę tutaj coś zmieniać, czy nie. Lortrix, dobrze jest. No to w porządku. To jeszcze czekamy. Jak już jest wszystko ustawione i jest dobry dźwięk, to połowa sukcesu. Ja sobie tutaj już zatankowałem w razie czego, więc gardło mi nie wyschnie. Dajmy jeszcze może z dwie, trzy minutki i lecimy z tematem. Jacek Drybczewski. Pytanie, czy nagranie będzie dostępne? No, postaram się zrobić tak, żeby było dostępne, bo też widziałem, że jest sporo osób, które po prostu dzisiaj nie jest w stanie uczestniczyć, więc może tutaj uda mi się jakoś to na YouTube'a wrzucić. Z tego co wiem, to live'y są automatycznie wrzucane. Natomiast no, mam nadzieję, że tutaj wszystko pójdzie dobrze, bo też nie chciałbym jakby tego tematu za często powtarzać, a przy każdym raporcie, który co miesiąc publikuję, faktycznie jakieś tam pytania się szczególnie na privie zdarzają, które są do zrobienia w jednym takim filmiku. Więc tak, Jacek, postaram się zrobić tak, żeby to nagranie było dostępne i można było je sobie później sprawdzić. Dobra, z tego co widzę, mamy godzinę 19. Także może jeszcze z te 30 sekund dajmy szansy tym, którzy gdzieś tam dopiero dochodzą i będziemy zaczynać. Robert Mzyk, ja Cię kojarzę z Facebooka. Cześć, fajnie, że jesteś. Również Jacku pozdrawiam. Dobra, jest 19.01, ktoś może w międzyczasie gdzieś tam dojdzie. Zaczniemy od takich naprawdę mega wielkich podstaw. Ja się nazywam Marcin Jaworski, prawdopodobnie jeżeli tu jesteście, to kojarzycie mnie z grup inwestycyjnych odnośnie tych raportów, które co miesiąc publikuję. Historia tych raportów jest bardzo prosta. Wynika to z tego, że sam pracuję jako analityk w asset managementie.
Jest to firma amerykańska, więc no, powiedzmy, gdzieś tam wewnętrznie miałem po prostu taką potrzebę, żeby robić coś, co nie zawsze jest dostępne no, w jakimś jednym miejscu, co pozwoli też w pewnym sensie te spółki po prostu no, kategoryzować, tak? Żebyśmy mieli też pojęcie tego, co w danej spółce się dzieje, tego, czy ta spółka jest warta w ogóle naszej uwagi. No i taki pomysł wpadł tak naprawdę głównie w lutym tamtego roku. No nie chcę tutaj mówić, ale no był mały wypadek, długie L4, miałem dużo czasu i postanowiłem na tyle do tego przysiedzieć, żeby też to, co ja mam w głowie, było po prostu przelane w pewnym sensie na arkusz i żeby to było dostępne dla ludzi w jednym miejscu i tak naprawdę w zależności od tego też, jakie kto ma cele, no to każdy znajdzie coś dla siebie. Więc pierwszy raport opublikowany został w marcu 2020, natomiast nie jest to wynikiem tego, że był po prostu jakiś mniejszy krach spowodowany COVID-em, tylko tak jak mówię, 15 luty wypadek, długie L4 i zamiast siedzieć przed telewizorem, to wolałem sobie po prostu coś tam popisać, poklikać i tak właśnie powstała jakaś tam pierwsza wersja tego raportu, który co miesiąc publikuję. No, aktualna wersja jest już znacznie bardziej rozbudowana, jest bardziej dopracowana, ale też nie ma co tutaj mówić, bo każdy, kto gdzieś tam to otworzył, no to wie, co w tym raporcie jest. To jest moja strona, nie ma na niej nic w sumie ważnego. A kiedyś pisałem posty, robiłem analizy fundamentalne, techniczne. Zrezygnowałem z tego, bo nie dawało mi to wielkiej satysfakcji. Nie jestem pisarzem, nie umiem za dobrze pisać. Poza tym też no, czasowo po prostu mi to nie odpowiadało, więc aktualnie ta strona jest bardzo prosta. Jest to mój cel. Co miesiąc staram się aktualizować to, jak ten sektor wygląda, jak wygląda top 7, jeżeli chodzi o branżę. To jest też coś, co dopiero dodałem chyba od zeszłego miesiąca albo od marca. Chciałem sobie zobaczyć, bo dodałem też w tym Excelu coś takiego jak headquarter, czyli gdzie jest siedziba firmy. No i niestety wyszło mi coś takiego. Stety, niestety, bo uważam, że alokacja 78% portfela akcyjnego, tak, bo to jest tylko portfel akcyjny, no uważam, że jest to dość dużo i no co by nie mówić, no takie mocne uzależnienie od Stanów Zjednoczonych mogłoby się wydawać dosyć ryzykowne. Natomiast na swoje usprawiedliwienie powiem, że mam też dużo spółek, które ma ogólnie siedzibę w Stanach, ale niekoniecznie większość zysków, większość obrotów pochodzi z samych Stanów. Tak więc to, że jest jakaś spółka zarejestrowana w Stanach, nie znaczy, że tak naprawdę jesteśmy w pełni uzależnieni od tego, jak wygląda sytuacja gospodarcza w danym kraju. Osobiście, tak w skrócie, uważam, że te trzy kraje powinny stanowić większość portfela z racji polityki dywidendowej, która jest dosyć dobrze znana, jest dosyć przewidywalna w pewnym sensie. I osobiście uważam, że to jest może nie w takiej proporcji, bo tak jak mówię, ja już w USA staram się nie dokładać, natomiast no, poprzez zwiększanie ekspozycji w pozostałych krajach, no, jakby automatycznie oczywiście Stany Zjednoczone tutaj spadają. To jest jako taka ciekawostka. To jest też coś, co wygląda dosyć fajnie i z tym też jakby było trochę pytań, natomiast może później gdzieś tam pozwolę sobie do tego, żeby o tym opowiedzieć, o co z tym chodzi, bo, no bo to, że coś rośnie, no to fajnie, teraz na rynku dużo rzeczy rośnie, ale no to jest coś, co faktycznie wykazuje praktyka. Są to no, realne koszty, realne zyski, a nie jakieś projekcje, nie jakieś domniemania, tutaj jest uwzględniona inflacja, wszelkie koszty życia, więc o tym może gdzieś tam później wspomnę. Tutaj update doszedł, niestety no z 27,25 zeszliśmy na 18,65, ale to dlatego, że no po prostu no kosztów w tym miesiącu było więcej, były jakieś dodatkowe tam prezenty, zakupy i, no, i to jest coś, co faktycznie jest uwzględnione w realnym koszcie życia. Pij mleko 6, tu bym kupił, dokładnie, tu bym kupił, tu bym sprzedał, tu bym dokupił, no wiadomo jak jest.
To jest coś, co też taką, jako taką ciekawostkę, jako taki eksperyment zrobiłem. Wrzuciłem, tu jest 12 aktualnie mega takich znanych spółek. To są często takie blue chipy, które mają oczywiście bardzo dużą kapitalizację. To są large capy, albo te mega capy nawet w niektórych tutaj pozycjach. Są to wyłącznie spółki dywidendowe i to jest taki eksperyment na zasadzie dollar cost average, czyli kupowanie co określony czas, niezależnie od tego, jaka jest cena. No niestety z racji tego, że tutaj doszedł zakup nieruchomości, po prostu też koszty są wyższe i, no i nie jestem też w stanie tak dużych środków jakby no, na to wrzucać, bo to miało stanowić tylko jakiś ułamek procenta tego, co tak naprawdę inwestuję. Jako taka ciekawostka, tak jak taki portfel w perspektywie powiedzmy 15-20 lat mógłby wyglądać, bo osobiście wierzę, że wszystkie z tych spółek, no przynajmniej w perspektywie 10-15 lat, powinny nadal być na rynku i nie powinny po prostu zniknąć. Dzień dobry, czy będzie później dostęp do live? 101 Hacker. Odpowiadałem na to pytanie już Jackowi. Postaram się zrobić tak, żeby dostęp do tego nagrania był. Przez no, przynajmniej te kilka dni, żeby każdy, kto nie dał rady, żeby mógł sobie po prostu to zobaczyć. No i tutaj jakby jest ta główna część. To są te raporty. Tu jest jakby w wersji całkowicie angielskiej. Tutaj jest angielska z komentarzami polskimi. No i Google Sheets, którego osobiście nie lubię, nie korzystam z niego, bo jest on dosyć mocno ograniczony. Więc zawsze rekomenduję używanie wersji Excela, bo daje nam to jakby w pełni możliwość ustawiania, edytowania i no i co tu dużo mówić, jest to faktycznie narzędzie bardziej elastyczne do gdzieś tam naszych własnych celów, bo to, że ja mam jakiś swój cel, to nie znaczy, że wy macie faktycznie taki sam. No dobra, no to jakby ja już to sobie pobrałem, to jest ten raport, który gdzieś tam może już znacie. Chcę wam tak na szybko pokazać, co tutaj, na co warto zwrócić uwagę, jak warto używać filtrów, może na co się nie nadziać, bo mogą też być tutaj pewnego rodzaju pułapki. No i kolejna rzecz, to nie jest porada inwestycyjna. Wszystko, co tutaj mówię, oczywiście taki disclaimer, wszystko, co tutaj mówię, to jest wyłącznie moja opinia na ten temat. I zawsze róbcie własny research, róbcie własne analizy. To ma tylko wam pomagać przy dokonaniu danego wyboru, czy do jakiejś tam wstępnej selekcji tego, co wy chcecie długoterminowo w swoim portfelu posiadać. Dobra, no to możecie ogólnie w międzyczasie pisać swoje jakieś pytania, które możecie mieć. Ja co jakiś czas będę zerkał, ewentualnie jak będzie jakieś pytanie dłuższe, no to sobie pozwolę gdzieś tam troszeczkę później na nie odpowiedzieć, bo chcę jakby to, żeby no, było jasne po prostu, jak z tego korzystać. To, że są jakieś kolorki, zielone to pewnie dobrze, czerwone to pewnie źle, i chciałbym to też wyjaśnić, żeby wszystko było jasne. Dobra, więc tak, tak wygląda oryginalny raport. Tutaj przy pobraniu też pojawia się taki pasek, że jest to plik z zewnętrznego źródła, więc proszę pamiętajcie o tym, że tutaj trzeba dać Enable Editing. Jak macie wersję polską, to chyba włącz edytowanie i możecie wówczas wprowadzać tutaj wszelkiego rodzaju zmiany, tak żeby można było to dostosować pod siebie. Dobra, więc tak, no nie będę też jakby dokładnie mówił, co jest co, no bo po najechaniu no macie wyjaśnienie, jak dany wskaźnik działa. Ja tylko powiem, jak osobiście z tego korzystam i jak możecie tego używać wy, żeby wam to dało wymierny efekt. Tu jest jedna z niewielu funkcji, która jest dostępna ogólnie jako zmienna. To jest funkcja, która liczy daną pozycję w zależności od wyniku. Wynik też jest funkcją, i to jest jakby pozycja, którą nie radzę się sugerować, tylko dlatego, że to jest taki ogólny rzut na to, jak to by wyglądało, gdybyśmy wszystkie spółki wrzucili do jednego worka. Natomiast, jak pewnie wiecie, nie możemy tego robić, no bo oczywiście inne wskaźniki posiada spółka z sektora utilities. Czyli tego sektora, gdzie nie wiem, no, gdzie udostępniają prąd, gaz, tak? No, także to jest sektor, który zazwyczaj ma wysoki wskaźnik długu w stosunku do cashu, czyli odwrotność cash to debt.
To jest branża, która często na ujemnym FCF margin leci, ale za to mają pozytywne net margin. Trader stojemy. Ojej, coś tu się wydarzyło, ale ja tego... Coś sądzisz o akcjach Tesli? No, sądzę tyle, że w życiu bym w nie nie zainwestował. A, bo tak swoją drogą, z czego to się wzięło? Kilka osób o to pytało, natomiast oficjalnie się na to nie zdecydowałem. Nie zakładałem żadnego Patronite'a na ten moment. Natomiast jeżeli podoba ci się to, co robię, to możesz tutaj wesprzeć. This action can be... No i już widać, że się nie... że nie zrobiłem tego, co powinienem dokładnie. A tutaj mogę zrobić coś takiego. Także jak masz ochotę, działaj, jak nie, to w porządku. Co sądzę o akcjach Tesli? Uważam, że są oczywiście przewartościowane. Elon Musk może i jest wizjonerem, natomiast sama branża w sobie nie posiada czegoś takiego jak wide moat, co określa Morningstar, jako duża przewaga na rynku. I, no i tego faktycznie u żadnego w sumie producenta samochodów nie ma. I uważam też, że w momencie, w którym wejdą na rynek aut elektrycznych, inni więksi gracze, czy to z rynku azjatyckiego, czy z europejskiego, no to Tesla może powrócić do swojej, no, znaczy do swojej, do bardziej naturalnej wyceny. Natomiast co bym mógł jeszcze powiedzieć, no nie, no tam nawet po tych spadkach, tam PDOE jest bodajże ponad 600. No nie, i sam fakt tego, jakbyście zobaczyli, co tak naprawdę daje, z czego oni tak naprawdę uzyskują dochód, no to nie wygląda to dobrze, bo to nie jest tyle z produkcji aut, co na przykład ze sprzedaży kryptowalut, czy ze sprzedaży tych takich certyfikatów. Ja się w Tesle w ogóle nie zagłębiałem, bo po pierwsze ta spółka nie płaci dywidendy, więc dla mnie ona automatycznie nie istnieje. No a po drugie, jakby jej wyceny są na tyle absurdalne, jest to spółka hype'owa. No nie, ja się po prostu do czegoś takiego nie nadaję. Ja chcę spać spokojnie, ja chcę dobrze przeanalizować spółkę, a coś, co no, tak naprawdę polega na hypie, bo jest modne, bo jest fajne, no to jest bardziej trading niż dla mnie niż inwestycja, bo zainwestować to ja bym mógł w Tesla, jakby płaciła dywidendę, nawet przy yieldzie 1%, ale no, żeby to PDOE było nawet przy 60, albo PEG ratio, żeby był przynajmniej te 1,2, 1,3. Także o Tesli nie chcę więcej mówić, bo w nią nie inwestuję. I Grzegorz N, czy opowiesz też o gromadzeniu danych do twoich arkuszy? Grzegorz N, wolałbym nie, natomiast jest to aktualnie połączenie kilku różnych źródeł. Z API niestety już nie korzystam, bo nie jest to w moim przypadku opłacalne. Wolę poświęcić te 2 godziny w miesiącu, czy 3 nawet godziny w miesiącu, obrobić te raporty, pobrać to, co naprawdę potrzebuję, bo API niestety, ale często jest ze źródeł amerykańskich, które niestety są drogie, a jak mam płacić połowę dywidend na to, żeby do takiego API mieć dostęp, no to jakby się dla mnie mija z celem. To jest zestawienie różnych źródeł, które są mniej lub bardziej dostępne. Jedno źródło jest zamknięte dla no, na takich użytkowników, którzy nie siedzą w branży, ale no są takie różne serwisy, z których część danych można brać i część można samodzielnie policzyć na podstawie tego, co różne strony udostępniają. Więc to jest szereg formuł plus makro, które to gdzieś tam obrabia i teoretycznie może nie w takim stanie, jak to aktualnie wygląda, ale można do takiego czegoś sobie doprowadzić i coś takiego sobie zbudować, tylko może po prostu z mniejszą liczbą wskaźników. Dobra. Więc wracając jeszcze do tematu, jeżeli chodzi o pierwszy rzut, to jest najważniejsze na początek, to jest ustawienie sobie tych tutaj dwóch wierszy. Jeżeli nie jesteście jacyś bardzo doświadczeni, to możecie obrać taki ogólny cel. Czyli jeżeli macie na przykład do
no, nazwijmy to emerytury, czy do jakiegoś celu, gdzie chcecie już korzystać z tego portfela, czy to w formie właśnie samych dywidend, żeby nie sprzedawać tych akcji, czy to nawet w tej formie takiej bardzo popularnej w Stanach, że konsumuje się pewną część portfela, natomiast no, wtedy jest problem, kiedy na przykład są spadki, wy potrzebujecie pieniędzy na jakieś tam przeżycie, no i musicie na tych spadkach sprzedawać i w efekcie czego pozbywacie się dużej części akcji, gdzie normalnie nie byłoby to potrzebne, jeżeli skupilibyście się wyłącznie na pozyskiwaniu pieniędzy z dywidend. Więc tak, ja przez dłuższy czas, bo ten arkusz jest od marca, kwietnia 2020, natomiast ja już wcześniej w głowie miałem założone sobie, bo jeżeli o mnie chodzi, spółki stricte dywidendowe, koniec ze spekulacją, koniec z inwestowaniem w spółki niedywidendowe oraz z różnymi forexami, z marketem CFD, no to u mnie 2019, więc wydaje się, że dosyć małe doświadczenie. Natomiast no jakby na samym rynku jestem od 2013 roku. Oczywiście zaczynałem od forexu, przez jakieś instrumenty CFD, pełna spekulacja, dźwignia 1-100, najlepiej oczywiście do czyszczenia depozytów. Potem była zabawa w opcje binarne, które w naszym kraju zostały, chyba nawet w większości krajów zostały zbanowane. A to tak wbrew pozorom, bo to miało bardzo negatywną opinię, to nawet fajnie wyglądało i mi się sprawdzało, bo miałem swoją strategię, no ale nie zdążyłem za bardzo na niej się tutaj w jakiś sposób dorobić, tak? Więc tak, to jest coś, od czego powinniście zacząć, bo to definiuje wasz cel. W momencie, w którym jesteście albo byliście w takim celu jak ja, w takim miejscu jak ja, że myśleliście, że za te 15, 20, 25 lat, więc naprawdę no, wydaje się taki horyzont długoterminowy, że będziecie chcieli z tego portfela korzystać, no to taki cel w mojej ocenie wydawał się dosyć racjonalny, bo o ile wydaje się, że musieliśmy się tutaj pozbyć tego, by nie zwracać aż tak dużej uwagi na aktualne wyceny, które oczywiście w czasie się zmieniają, tak naprawdę no co kilka minut, jak cena się zmienia, no to uważam, że te trzy wskaźniki długoterminowo mogą być najważniejsze. Natomiast też taki mały disclaimer, osobiście valuation, czyli taka ocena fundamentalna spółki pod kątem tego, czy ona jest droga, czy ona jest tania, dla mnie ma również duże znaczenie, natomiast do wstępnej segregacji spółek używałem do tej pory 10, 30, 30, 30, a przy końcowym wyborze skupiałem się gdzieś tam również na tym, jak ta spółka aktualnie się prezentuje na tle jakby całego sektora czy całej branży. I w momencie, w którym macie może te 15-20 lat, myślę, że nie jest najgorszym ustawieniem, by takie faktycznie parametry zostawić. Natomiast też taka ciekawostka. Wczoraj zgadałem się z panem Dominikiem, danych tutaj więcej nie podam, bo też jakby nie mogę. Pozdrawiam Dominik, jeżeli jesteś jednak i udało ci się dotrzeć. Dominik ma bardzo duże zaplecze finansowe, takie, które w mojej ocenie zdecydowanie pozwala na pasywne życie z dywidend. Jeżeli mądrze byłby cały portfel zbudowany, to wówczas takie ustawienie dla osoby, która chce zaraz korzystać z dywidend, nie ma po prostu sensu, bo sama grupa Growth nie powinna mieć tak dużego udziału jak czy to dywidenda, czy finanse, czy nawet już określenie spółek czysto tanich na tle powiedzmy analizy fundamentalnej. Więc jeżeli macie długi termin, możecie sobie tak to zostawić. Jeżeli nie jesteście jacyś bardzo doświadczeni i chcielibyście ogólnie mieć takie uniwersalne podejście, śmiało można zmienić na 25, 25, 25, 25. Te wartości automatycznie się dostosują. Możesz również jakby manualnie sobie te wartości zmienić, jeżeli nie chcesz korzystać z takiego rozłożenia równego na poszczególne parametry. Więc jeżeli masz już swój cel i wiesz, czy chcesz na przykład inwestować, nie wiem, na 15-20 lat, możesz zostawić to tak, jak jest. Jeżeli liczysz na to, że będziesz w stanie nie dokładać już do tego portfela, tylko powiedzmy konsumować to, co z niego przychodzi,
Możliwe jest, że możesz to ustawić na 4 razy 25. Możesz nawet w pewnym momencie, jeżeli liczysz na to, że w ciągu 2-3 lat przejdziesz powiedzmy na taką mini emeryturę, na rentierstwo, możesz nawet praktycznie wyzerować share price growth, bo no w teorii nie będziesz chciał już tych akcji sprzedawać, tylko po prostu czerpać z nich dochód, który płynie z dywidend. Więc ustal sobie tak naprawdę to, jaki masz horyzont czasowy, które parametry według Ciebie są ważne, bo to powoduje automatyczne przeliczenie wyników, które też są zbudowane na formule. To są stałe wartości, które jak widać no, są dosyć no, dokładne. Tak? To nie jest przybliżenie rzędu do jedności czy gdzieś tam do jakiejś setnej części, tylko no, to jest jakaś tam milionowa część danego wskaźnika. To są formuły, które są już budowane przeze mnie na podstawie tych wskaźników oblicza, jak dana spółka wygląda pod danym parametrem. Tak? Czy jak mamy na przykład dywidend, no to na podstawie szerokiej gamy spółek liczy to, jak dany parametr wygląda i zlicza je po prostu po danej wartości, którą my sobie tutaj podaliśmy. Dobra, powiedzmy, że jesteś osobą, która ma jeszcze te 10, 15, 20 lat. Możemy sobie to zostawić w ten sposób i tak domyślnie te raporty tworzę. I tak naprawdę na co warto zwrócić uwagę? Pierwsza bardzo ważna rzecz, nie patrz na to tak. O, pierwsza spółka, dobra, kupuję. Druga ma fajny wynik, kupuję. Trzecia kupuję. Absolutnie nie. Najważniejsze jest to, żeby zrobić własną analizę, ale również nie sugerować się tym tylko, co jest najwyżej ogólnie w całej tabeli, tylko co jest dobrego w danej branży i w danym sektorze. Bo nie możemy tak naprawdę, tak jak już powiedziałem na początku, nie możemy porównywać spółek, nie powinniśmy tego robić w momencie, w którym spółki są po prostu w różnych sektorach i w różnych branżach. Tego się nie da porównać w żaden racjonalny sposób, chociażby dlatego, że no mamy coś takiego jak net margin i jak porównać marżę takiego Walmart do na przykład marży jakiejś spółki technologicznej. No to są dwie zupełnie inne jakby no branże i nie można tego w jeden sposób porównać, że Walmart ma niską marżę, znaczy, że Walmart jest słaby, a spółka technologiczna ma wysoki wskaźnik, znaczy, że jest dobra. No to zależy, czy jest dobra na tle całego sektora i całej branży, przede wszystkim branży. Napiszcie może, czy macie jakieś pytania. Ja sobie w międzyczasie ze szklanki. Szalona inwestorka. Bardzo Ci dziękuję za wpłatę. Czy będzie można się z Tobą skontaktować, jeśli chodzi o analizę w inwestowanie kapitału? By the way, super robota, przyjaciółka mówi, że masz bardzo przyjemny. No, dzięki dla przyjaciółki. Czy można się ze mną skontaktować? Tak, w taki bez jakiś tam niezobowiązujący sposób, jak najbardziej. Ja nie prowadzę żadnego szkolenia, nie robię żadnych analiz online, typu wpłać mi 2000 zł i zrobię Ci analizę. Nie, po pierwsze, że nie mam do tego prawa, by tutaj gospodarować Twoim majątkiem, ale możemy sobie luźno pogadać, wymienić się doświadczeniami i wtedy możesz pisać, no możesz napisać na Facebooku albo na kontakt z angielskiego przez C, @blish.com. Także zapraszam. Dobra, wracając do naszego Excela. Mamy cel. Tak jak powiedziałem, skupiamy się na porównywaniu spółek w sektorze i w branży. I tutaj taka ciekawostka odnośnie tego, że w niektórych na przykład miejscach są luki. Na przykład tutaj jest luka i czy to znaczy, że spółka nie płaci dywidendy? Nie, to znaczy, że po prostu nie ma na to rekordu, czyli nie jest to u dostawców informacji, dostawców danych, nie jest to po prostu doprecyzowane, więc nie będę też w każde miejsce wchodził, ręcznie sprawdzał, czytał, czy dana spółka faktycznie deklaruje daną dywidendę kwartalnie, miesięcznie, rocznie czy półrocznie, więc to, gdzie jest tak naprawdę luka, no to znaczy, że albo nie ma danych, albo dana wartość nie występuje z powodów
no na przykład faktycznych. Czyli jeżeli na przykład nie ma capu, to możliwe, że przez 10 ostatnich lat, na przestrzeni 10 lat, nie ma tak naprawdę wartości cape, którą można określić daną spółkę. I to też jest, jakby same formuły są tak napisane, żeby uwzględniać to, czy dany parametr może nie występować dlatego, że po prostu na nią nie ma danych, czy dlatego, że wynika to z po prostu słabości danej spółki. Więc to, że na przykład tutaj jest wartość pusta, to oznacza tyle, że tego capu po prostu nie ma, on powinien być, jeżeli ta spółka miałaby faktycznie zyski za ostatnie 10 lat, ale że go nie ma, no to domyślnie gdzieś tam z tyłu formuł, no jest to po prostu zły parametr, tak? Więc to tutaj po prostu działa negatywnie. Dobra, więc tak, cel, ustalanie, branża, sektor, nie porównujemy tego od góry do dołu, nie lecimy, bo jest fajny wynik. To, co robimy, to albo zastanawiamy się nad tym, jakich spółek, jakiego sektora, jakiej branży nam po prostu brakuje, albo robimy tak, że jeżeli jeszcze ten portfel nasz nie jest za bardzo zbudowany, nie jest zbytnio zoptymalizowany, no to śmiało możemy się zasugerować pewnymi rozwiązaniami, po oczywiście wcześniejszym ustaleniu naszego celu i tego, co jest dla nas ważne, i możemy złapać jakąś inspirację na temat danej spółki. Ostatnio została dodana właśnie ta kolumna odnośnie tego, żeby wiedzieć, gdzie ma siedzibę ta spółka, bo też to może nam sugerować ewentualne korzyści i niekorzyści podatkowe. Dobra, co ja tak naprawdę robię, to jest zawsze to, że nie interesują mnie na przykład spółki, i tutaj przejdziemy już właśnie do filtrów, które są dla mnie mega ważne. Nie interesują mnie spółki, które po pierwsze PEG pięcioroczne, tak, czyli to jest, tak jak tutaj jest opisane, to jest ta cena do zysku, do corocznego wzrostu tego zysku na przestrzeni 5 lat, tak jak jest tutaj określone. Domyślnie im oczywiście niższa wartość, tym lepiej, bo świadczy to o tym, że nawet jeżeli P do E, czyli cena do zysku, jest wysoka, co jest oczywiście dla inwestorów niekorzystne, to jeżeli ten wzrost na przestrzeni 5 lat był dynamiczny, to dzisiaj możemy kupić spółkę, która no, może mimo tego, że aktualnie wydaje się droga z punktu widzenia właśnie P do E, no to przez to, że ona dynamicznie rośnie, może być wciąż atrakcyjnie wyceniona. Więc ta wartość poniżej 1 to jest taki gdzieś tam wskaźnik, że to może być spółka niedoszacowana. Natomiast ja też nie używam tego kryterium jako must have i to jest tylko taka dodatkowa ciekawostka. Jaką drogą najlepiej się z panem kontaktować? Mail, Facebook. Na Facebooku można pisać. Na Facebooku można pisać. Nie mam Twittera, nie mam Instagrama, nie jestem streamerem, youtuberem. Wolę się skupiać na tym, co umiem robić i czego też gdzieś tam się uczyłem. Na maila, tak jak pisałem, ewentualnie, może ja tutaj też napiszę. To jest mój oficjalny mail, kontakt. Śmiało można pisać albo na fanpage'u, albo do mnie na Marcin Jaworski. To jest, co miesiąc wrzucam te raporty, więc śmiało można się kontaktować. Tak po prostu, ale mówię, ja nie udzielam żadnych porad inwestycyjnych, nie mogę tego oficjalnie robić. Co najwyżej możemy po prostu sobie pogadać, wymienić się doświadczeniami i tyle. Dobra, jak mówiłem o tym PEG ratio, dla mnie osobiście odpada spółka, która posiada wskaźnik 10, bo jest to wówczas sugeruje, że ta spółka, czym tak naprawdę jest dziesiątka? Dziesiątka u mnie to jest albo wskaźnikiem bardzo słabym, w sensie na przykład P do E 30 i średnioroczny wzrost na przestrzeni 5 lat. Jak mamy 30, no to mamy na przykład 3% rocznie, tak? Czyli wydaje się, że tak naprawdę kupujemy dzisiaj spółkę, która ma na tyle niski EPS, czyli earnings per share, że P do E wynosi 30, ale mało tego, że wydaje się ona być droga aktualnie, to jeszcze jakby wzrost tego EPS-u, czyli tego, jak zyski z czasem rosną, no jest to na niskim poziomie rzędu 3%, więc wówczas to jest P do E, czyli na przykład 30 przez
3% rocznie, co daje nam PEG na poziomie 10. Czyli to jest pierwsza informacja, że albo spółka wydaje się być przewartościowana, ale druga też ważna rzecz, i przy COVID-zie dużo takich spółek niestety się pojawiło, to jest informacja, że wręcz ten EPS spada. Tak? Czyli jak jest 10, to automatycznie wiemy, że albo jest ten wskaźnik na słabym poziomie, albo wręcz zyski przez ostatnie 5 lat po prostu spadały. Więc czy to jest dobra, gdzieś tam predykcja na przyszłość? No jakaś jest, bo jeżeli spółka nie notuje wyższych zysków, no to też pytanie, skąd będzie miała w przyszłości środki na to, żeby te większe dywidendy, których my się spodziewamy jako inwestorzy, żeby po prostu wypłacać. Więc ja osobiście nie patrzę na spółki, które mają tą dychę. One czasami, wiadomo, jak jest jakiś raport kwartalny, jeżeli chodzi o zyski, no to jest spółka, która wcześniej nie widziałem, ona gdzieś tam się pojawia, bo nagle ma 8-7, no i wówczas mogę się nią ewentualnie zainteresować, bo ją w tym arkuszu zobaczę. Dla mnie dycha to jest coś, co odpada. Kolejna sprawa, osobiście nie lubię spółek, które nie mają w ogóle KEIP-u, więc ja te blanksy wszystkie również odznaczam, tak żeby już wstępnie sobie gdzieś tą selekcję prowadzić. Ważna informacja, bo głównie na grupach zagranicznych to się pojawia. Dividend frequency. Ja na to, szczerze mówiąc, w ogóle nie zwracam uwagi. Bo to, czy spółka płaci kwartalnie, czy płaci miesięcznie, czy płaci corocznie, no powiedzmy, teoretycznie ma jakiś tam sens i ma jakąś z tym no, jakieś przesłanie. Natomiast no, dla mnie z punktu widzenia inwestora, który no, jest inwestorem dywidendowym, mi się co roku ta dywidenda ma zgadzać, ma ona być najlepiej coraz wyższa rok do roku, no to czy ta spółka wypłaci yield na poziomie 2% w ciągu co kwartał, czyli w ciągu czterech takich wpłat, czy to będzie raz do roku, no oficjalnie tam jakieś kosmetyczne różnice są, kiedy się reinwestuje te dywidendy dalej, natomiast nie jest to na tyle ważne, żebym ja decydował o tym, czy dana spółka jest dla mnie zła i jest dla mnie nieatrakcyjna, dlatego że płaci tylko raz na pół roku albo raz w roku. No dla mnie to naprawdę nie jest żadna przeszkoda, tym bardziej jak ma się portfel 40, 50, 60 spółek, to nawet jakbyście mieli tych spółek, jakbyście mieli same te coroczne, co jest oczywiście trudne do zbudowania z perspektywy no jakby samego portfela, żeby mieć tylko te, które płacą corocznie, No to można się spodziewać, że co te tam 6 dni dywidenda będzie wpadała, tak? A wszyscy lubimy, jak się logujemy do konta, widzimy, że jest dywidenda. Natomiast dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, bo jakość ponad częstotliwość wypłacania dywidend. Tu są rzeczy, na które też nie zwracam uwagi, ale była kiedyś o to prośba jeszcze niecały rok temu, żeby coś takiego dodać, bo byli inwestorzy, którzy próbowali bawić się w łapanie tych dywidend. No i chcieli po prostu widzieć co miesiąc, czy jest jakaś fajna spółka, która faktycznie jeszcze można się złapać przed tym ex-div date, żeby po prostu zainkasować kolejną dywidendę, którą spółka zadeklarowała. Ja osobiście mógłbym te trzy parametry spokojnie ukryć, bo no dla mnie to jest taki szum, który nie powoduje, że dana spółka jest lepsza, czy jest gorsza. To jest tylko taka informacja dla osób, które tego potrzebują, które czują taką potrzebę, żeby w jakiś sposób no, rzeczywiście uzależniać swój wybór od tego, co ta spółka, jak ta spółka płaci dywidendy, czy w jakiej częstotliwości. Dobra, czyli mamy tak naprawdę filtr na KEIP-ie, usuwamy blanksy, mamy filtr na PEG 5 years, też nie lubimy tych dziesiątek, cash to debt, tak naprawdę tutaj nie zalecam używania na starcie tego filtra, a to dlatego, że nie jesteśmy w stanie dokładnie w żaden sposób eliminować spółek, które mają ten wskaźnik na słabym poziomie, tak? Czyli kiedy dług w stosunku, no tutaj akurat jest odwrotnie, czyli jakby cash equivalence w stosunku do całego długu jest na przykład na niskim poziomie, co może sugerować, że spółka jest bardzo mocno zadłużona, ale to zależy tak naprawdę od branży, w której my tej spółki szukamy, bo czy to rejty, czy to spółki z branży utilities, no to tam nie, no ciężko jest znaleźć spółkę, która naprawdę tej gotówki ma dużo, tak żeby ten wskaźnik po prostu się zgadzał i żeby on był
powiedzmy zielony, tak? Więc ja tutaj na poziomie ogólnej filtracji nie robię tak naprawdę nic. Tutaj też jest trudno cokolwiek zrobić na tym poziomie, no bo to też wszystko zależy tak naprawdę od tego, w jakiej branży dana spółka działa. Jan Zakrzewski, czy kupujesz akcje raczej na całe życie, kiedy sprzedajesz? Staram się tak kupować akcje takie, że wierzę w to, że nie obudzę się któregoś razu i dana spółka no, albo przestanie istnieć, albo będzie miała na tyle duże problemy, że no, z tej inwestycji, pomimo otrzymywania dywidend przez ileś tam lat, że po prostu będę, no mówiąc wprost, w plecy, tak? Więc staram się kupować spółki, które są atrakcyjne, które mam nadzieję, że dotrwają ze mną do późnej emerytury, ale kiedy sprzedaję, i o tym właśnie też wczoraj rozmawiałem z panem Dominikiem, dla mnie głównym triggerem do sprzedaży spółki jest albo zaprzestanie płacenia dywidendy, czyli jakby automatycznie mój warunek tego, że spółka musi być spółką dywidendową, no przestaje mieć miejsce, więc no to jest taki autosell, bym powiedział. Inna kwestia, kiedy spółka jest na przykład w dividend aristocrats, czyli tym arystokratą, czyli 25 lat plus podnoszenia dywidendy i tam jest minimalna kapitalizacja oraz S&P 500, no to kiedy na przykład spółka przestaje albo nie podnosi tej dywidendy danego roku, albo wręcz ją obniża, to też może być dobry moment do tego, żeby spółkę sprzedać. Newsy odnośnie swoich spółek również czytam, natomiast taki szum informacyjny, że dany patent się nie zgadza, że jakaś konkurencja rośnie, no to jeszcze nie jest dla mnie powód do tego, żeby spółkę daną sprzedać. Tak jak mówię, no, głównym wariantem dla mnie, takim warunkiem jest to, że ta dywidenda faktycznie ulega zmianie na gorsze. I pamiętam, że w tamtym roku pozbyłem się akcji Simon Property Group, bo tam był też problem ze ściętą dywidendą i po prostu też no, trudno jest gdzieś tam mieć z tyłu głowy, że spodziewasz się danej dywidendy i jest deklaracja, że dywidenda będzie niższa. No bo pytanie, kiedy tak naprawdę wrócisz na ten poziom, przy którym się kupowało? Tak? Bo yield on cost, czyli ten dividend yield przy zakupie akcji, przy tej danej cenie, po której kupowaliśmy, no on no w zamyśle powinien rosnąć, tak? Jak spółka podnosi dywidendy, no to wasz yield on cost rośnie, czyli tak naprawdę wasza rentowność z tego, co zainwestowaliście wcześniej, też rośnie. No i w momencie, w którym jest faktycznie ingerencja w te dywidendy, no to jest to dla mnie no czerwony alarm, czerwona flaga. Ja takiej spółki tak naprawdę nie chcę mieć, chyba że przy samym zakupie akcji wiem, że spółka uzależnia swoją wypłatę dywidendy od na przykład free cash flow. Czyli jeżeli to jest jakiś wskaźnik mniej lub bardziej stały, a spółka jest cykliczna, to dopuszczam coś takiego, że dywidenda danego roku nie jest wyższa niż tego poprzedniego. No ale to mówię, to już na poziomie analizy, więc sprzedaję głównie, kiedy są problemy z dywidendą. Dobra, wracamy. Jeżeli chodzi o forward dividend yield, to jest kwestia też dosyć indywidualna. Ja się generalnie do tej pory nie ograniczałem w żaden sposób. Czyli jeżeli spółka nawet płaciła bazowo niską dywidendę, typu na przykład MKTX, to dla mnie to nie był problem, bo ja ten horyzont czasowy miałem dosyć długi. Czyli to, że ja teraz kupię spółkę Fibonacci 3000. Dzięki tobie zainteresowałem się dywidendą i po pewnym czasie w ostatnim miesiącu wpadło prawie 100 zł z dywidend. Inwestujemy dalej, świetna robota. No Fibonacci, no to gratulacje. No. Stówka z dywidend mieć, a nie mieć, no to jest tak naprawdę raz włożony pieniądz, który może teraz leżałby na koncie, a tak, no tak to jest tak naprawdę twoje, tak. Więc dzięki bardzo, fajnie, że się zainspirowałeś, nigdy nie jest za późno, a niestety większość inwestorów zainteresowała się rynkiem, może niestety, no to nawet dobrze, kiedy były największe spadki, marzec, kwiecień. Patrząc by chociaż po YouTubie, no jest pełno ekspertów, którzy mają w portfelu 4000 funtów,
i robią nagrania o tym, jak inwestować na podstawie tak naprawdę newsów, nie wiem, tego, że to jest Pepsi. No, także trzeba też wiedzę gdzieś tam weryfikować. Dobra, więc forward dividend jest bardzo indywidualny, bo od tego to zależy od naszego celu. Ja dzisiaj, mając te już, tak jak tutaj widzicie, no te 15% mniej więcej udało się przekroczyć w związku gdzieś tam z alokacją większych środków z oszczędności, no to jestem już na takim poziomie, że tam powiedzmy, no jak widać, no pewna część życia mogłaby być sponsorowana przez właśnie przez te zyski z dywidend. Natomiast oczywiście tego nie wypłacam, bo, no, bo dalej interesuje mnie reinwestycja i powiększanie tego snowballu, który po prostu gdzieś tutaj się odbywa. I powiedziałem sobie, że w momencie, w którym kiedy już faktycznie te dywidendy wyglądają w miarę fajnie, no to dokładanie do spółek, które mają bardzo niski wyjściowy yield, a chciałbym z tych dywidend korzystać za 5-10 lat, no to już zaczyna być troszeczkę ryzykowne, tak? Co też sugeruje nowo powstały wzór, który ostatnio zmodyfikowałem, bo tamten jednak był troszeczkę absurdalny, to jest 10 lat yield on cost projection, czyli to jest projekcja tego, jak mógłby wyglądać yield on cost, gdybyśmy dzisiaj, czyli po tej cenie, kupili daną spółkę. I tutaj jest tak, że no, uwzględniane w tym wzorze są te cztery parametry. Tam jest taki margin of safety, tak żeby ten wzór bardziej starał się nie doszacować niż pokazać zbyt wysoką wartość, jak to miało miejsce wcześniej. I to jest też coś, co mogłoby fajnie w pewnym sensie sugerować, tak? Bo ja na przykład Moody's Corporation posiadam. Kupiłem Moody's pod koniec 2019 roku i dokupiłem po spadkach marcowo-kwietniowych. Natomiast no dzisiaj, jak na przykład miałbym na to popatrzeć, no to fajnie, mamy 14% średnioroczny wzrost dywidend, co wygląda fajnie. Natomiast jak aktualnie mielibyśmy kupić przy yieldzie 0,77, co daje nam z pewnym zapasem, powiedzmy, bezpieczeństwa, daje nam 2,15 yield on cost za 10 lat, tak? Czyli mamy 2031 rok i mamy 2,15. No, nie wygląda to zbyt obiecująco. No oczywiście pomijając fakt, że może jakby sama cena akcji urosnąć w czasie, natomiast no tutaj koncentrujemy się na dywidendach i no nie wygląda to zbyt dobrze, po prostu yield startowy jest zbyt niski, tak? Więc jeżeli nie mamy bardzo długiego horyzontu czasowego, który u mnie aktualnie się zaczyna zmieniać na troszeczkę krótszy, więc ja wolę się z nowym kapitałem no jednak skupiać na spółkach, które mają ten początkowy yield wyższy, bo w efekcie tego, nawet jeżeli te wzrosty są naprawdę spektakularne, no to niekoniecznie będzie to zwiastowało, że my za 10 lat, jak dzisiaj kupimy akcje spółki, że my faktycznie po tych wzrostach będziemy w stanie po prostu no, ten yield uzyskać na tyle fajny, żeby móc sobie powiedzieć, że fajnie, że konsumujemy te dywidendy, że już więcej nie reinwestujemy, no i to była dobra decyzja, tak? Więc to jest dosyć rygorystyczny wzór, bo tak jak tutaj widzicie nawet, mamy wzrost średnioroczny na poziomie prawie 90%. Taki wzrost jest absolutnie oczywiście nie do utrzymania. Nie ma spółki chyba, która średniorocznie przez na przykład 10 lat jest w stanie na tak dużą skalę tę dywidendę podnosić. Dlatego tutaj jest bardzo duży ogranicznik nałożony w samym wzorze, że nawet jeżeli ta wartość jest powyżej 20%, to ona jest ustalana na maksymalnie 20%. Czyli no, wszystkie te nadwyżki tak naprawdę są według tej formuły nie do utrzymania w dłuższym czasie, więc wolimy obniżyć to po prostu takie wartości, żeby starała się w miarę realnie odwzorować to, jakiego yield on cost moglibyśmy się spodziewać, jeżeli dzisiaj byśmy w taką spółkę zainwestowali. Więc dla mnie, dla osoby, która już no, stara się gdzieś tam bardziej w tę stronę takiego rentierstwa, no to tutaj myślę, że można sobie spokojnie wrzucić na przykład wartość, dajemy number filters i możemy dać sobie większe niż albo większe lub równe. I trzeba zawsze zwracać, jak robicie sobie filtry właśnie na podstawie wartości, zawsze patrzcie na jednostkę, bo
Pomimo tego, że forward dividend yield jest określony w procentach, to dla potrzeb wizualnych jest to w formie takiej no, liczbowej, więc tutaj musimy dać na przykład 1,5, czyli wszystkie spółki, które dzisiaj w stosunku do ceny, tak, bo o to tak naprawdę opiera się dividend yield, są po prostu no, są drogie albo ta dywidenda jest za mała, no to ja w tym momencie tak naprawdę odrzucam je, bo mając ten cel z tyłu głowy, że chcę konsumować to portfolio za 5-10 lat, ale nie sprzedając akcje, tylko uzyskując właśnie ten dochód z dywidend, to mogę sobie na przykład ustalić to minimum 1,5, może być 1%, może być 2, 2,5. Dla kogoś, kto ma bardzo duży kapitał, może to być nawet więcej. Wówczas też trzeba liczyć się z tym, że wiele bardzo ciekawych spółek odpadnie w momencie, w którym damy na przykład tutaj 4%. Ciężko jest znaleźć mega stabilną spółkę, oczywiście są takie, tak? Ale ciężko jest znaleźć na tyle fajną spółkę, żeby można było zbudować taki portfel z kilkudziesięciu na przykład pozycji, nie martwiąc się o to, że no, ta dywidenda jest na tyle duża, że stanowi na przykład 90% wszystkich zysków, które faktycznie spółka uzyskuje i nie jest rejtem. Tak? Więc na przykład, jeżeli chcecie konsumować, ustawiacie 1,5. Ja tutaj też taką demonstrację zrobię, żebyście no, mieli obraz tego, jak taka filtracja wygląda, jak to dopasować pod siebie. No i wówczas tak naprawdę już widzimy, że te wszystkie czerwone kolory nam zniknęły. Mamy pochowane wiersze. Co jeszcze można zrobić? To również jest fajny filtr. Tak? Albo możemy go robić tutaj, albo możemy go robić tutaj przy statusie dywidendowym, w zależności od tego, co tak naprawdę nas interesuje. Jeżeli jest to długi horyzont typu 20-30 lat, myślę, że śmiało można nie nakładać tych filtrów, nie ograniczać się. Jeżeli jest to bliższa konsumpcja w 5-10 latach, no to już warto może zwrócić uwagę na to, jaką politykę dywidendową na przestrzeni ostatnich lat dana spółka miała, bo warto też zauważyć, że no, w zależności od tych lat, od ilu ta spółka dywidendy podnosi regularnie, no to też pokazuje, jakie kryzysy i czy te kryzysy w ogóle spółka przetrwała, jeżeli chodzi o właśnie taką politykę no, przyjazną dla akcjonariuszy pod kątem tej wypłaty dywidend. Więc jeżeli ktoś ma ten horyzont, powiedzmy, nie wiem, 15, 20, 30 lat, uważam, że nie ma jakiejś większej potrzeby, żeby ograniczać się do arystokratów czy do królów, bo no, jest to też tak naprawdę w pewnym sensie marnowanie potencjału spółek, które dopiero w ten indeks mogą wejść, na przykład za 15-20 lat. Tak? Bo kto powiedział, że na przykład spółka, no tutaj już te dywidendy wyrzuciłem, na przykład Toronto Dominion, tak? Kto powiedział, kanadyjski bank, no kto powiedział, że no dzisiaj mamy tę spółkę w liście kontenderów, czyli przynajmniej 10 lat podnoszenia dywidend, no ale jak mielibyśmy zrobić sobie taką rozmowę za 15 lat, no to kto wie, może ta spółka byłaby na liście tych arystokratów, ale kanadyjskich, tak? Czyli tych, które tam 25 lat przynajmniej mają za sobą. I też nie warto się do końca ograniczać w stosunku do tego, że jak spółka podniosła dywidendę tylko o 3 lata, bo ogólnie na przykład spółka Kirkland jest, jeżeli chodzi o dywidendy, dosyć młoda, no to znaczy, że ona jest zła. No, no niekoniecznie jest zła, tak? Tutaj margines na przykład na tym Yield on Cost jest dosyć duży założony, bo formuła oblicza, że jeżeli spółka ma mało tych lat, to znaczy, że jest bardziej ryzykowna i trudniej jest przewidzieć, że rzeczywiście możemy tego Yield on Cost się spodziewać za 10 lat w takiej, a nie innej wysokości. Więc ja osobiście dzisiaj jeszcze nie ograniczam się w żaden sposób filtrem, bo tak naprawdę no, mogę to nawet później na poziomie gdzieś tam porównawczym sobie sprawdzić. Jeżeli chodzi o growth, też się do tego nie ograniczam, robię to zazwyczaj później, kiedy już sobie dany sektor, daną branżę analizuję, więc to też jest no tutaj wasz wybór, czy chcecie robić też wartość na przykład wyższą niż na przykład 10, tylko wtedy no, może być problem z różnymi sektorami, na przykład właśnie z sektora utilities, bo tam te wzrosty zazwyczaj są po prostu niższe, a te spółki no, z racji tego, że na przykład są w pewnym sensie regulowane przez dostawy prądu, no to są bardziej przewidywalne, tylko że ten wzrost dywidend jest po prostu
niższy, więc na razie się nie ograniczam. Chcę po prostu wstępnie odfiltrować to, co mi się kompletnie nie podoba i na co w ogóle bym nie zwracał uwagi. Tutaj, jeżeli chodzi o wskaźniki growth, też szczerze mówiąc się nie ograniczam. To, co lubię sprawdzać, to jest to, czy na przykład dana spółka, jeżeli chodzi o podnoszenie dywidendy, czy te wzrosty, bo ten wzór bazuje na 3, 5 i 10 latach. Czyli to jest taka średnia ważona, bo są jakby tutaj wskaźniki, że to, co było niedawno, ma ciut większą wartość niż to, co było 10 lat temu, bo to bardziej jakby no jednak wskazuje na to, co aktualnie się w spółce dzieje. No to, to jest pytanie, czy ten wzrost dywidend, który aktualnie widzimy, czy on jest do utrzymania przez wzrost net income albo free cash flow. Czyli jeżeli na przykład mielibyśmy bardzo wysokie wskaźniki wzrostu dywidend, a wręcz no marginalne wzrosty na poziomie uzyskiwanych środków, które spółka posiada, no to też pytanie, czy to nie będzie kwestia taka, że albo ta spółka mocno zwolni, jeżeli chodzi o wzrost wypłacanej dywidendy, albo pójdzie to po prostu kosztem dividend payout. To jest też mega wielka zagadka i to na poziomie późniejszej analizy można sobie sprawdzać. Dobra, jeżeli chodzi jeszcze o payout ratio, bo o tym też nie wspomniałem, no tutaj zdecydowanie robię sobie zawsze mniejsze niż i tutaj jak widzimy to już jest wyrażone w procentach, wpisuję sobie 100%. Można byłoby tutaj założyć niższe wartości, natomiast znowu część rateów, część utilities no, mogłoby po prostu w ten sposób nam uciec, a my chcemy mieć taki ogólny wizerunek tego, co mogłoby nas zainteresować i później w dalszej analizie sobie to ręcznie sprawdzać. Dobra, ja się napiję. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało dawajcie, piszcie na czacie. Drink się kończy. Dobra. 100% mniejsze niż OK. No jak tutaj widzimy w tym topowym powiedzmy miejscu, no nie ma tutaj spółek, które mają wysoki payout ratio, bo formuła też jest tak zbudowana, że w pewnym zakresie, czy ta spółka wypłaca 10%, 15%, 20%, to wciąż jest naprawdę bardzo dobry wynik i te różnice są marginalne pomiędzy nimi, jeżeli chodzi o wynik dividend, tak? Czyli całej kolumny. On jest po prostu taki no, nieznaczny, ale tak naprawdę najwięcej zaczyna się dziać, kiedy jesteśmy blisko 100% albo kiedy przekraczamy te 100%. Tak? Bo jeżeli dana spółka aktualnie wypłaca ponad 100%, no to łatwo się domyślić, że jest to dla nas jako dla inwestorów dosyć niebezpieczna sytuacja, bo no, kto wie tak naprawdę, jak długo spółka może utrzymać dany wskaźnik wypłaty dywidendy. Czy dzisiaj ją kupimy, czy za rok ona nie będzie o 30% mniejsza, tak? No czasami jest to dobre, no bo nie, na przykład spółka się nie zadłuża, natomiast no my jako inwestorzy dywidendowi, ja za takiego się uważam, bo nie posiadam żadnej spółki, która dywidendy nie płaci, no dla mnie jednak najważniejsze jest to, żeby ta dywidenda była w miarę bezpieczna i bym nie czuł takiego stresu, że rano przeczytam i będzie deklaracja, że dywidenda jest o 20% niższa, spółka wylatuje z indeksu na przykład kontenderów, resetujemy wynik, bo nie wiem czy wiecie, ale wystarczy jeden rok niepodniesionej dywidendy, czy to zamrożonej, czy to ściętej, czy niepodniesionej i spółka zeruje swój wynik, tak? Czyli powiedzmy dzisiaj mamy rok 2021, Toronto Dominion nie podnosi dywidendy i oficjalnie, jeżeli do końca roku tego nie zrobi, w stosunku do poprzedniego roku, tak, bo chodzi o jakby całoroczną dywidendę, no to wylatuje z tego indeksu i tutaj robi nam się zero. A zero powoduje mocny spadek w wyniku oraz bardzo mocny spadek yield on cost, bo trudno zaufać takiej spółce, która ma bardzo krótki rekord odnośnie tego, jak te dywidendy są podnoszone. Dobra, ja sobie teraz zobaczę. Maciej Czekajewski, ile masz obecnie lat? Mam lat 30, w wieku 22 lat byłem już na rynku. A pod względem podatku od dywidend, uwzględniając stawkę i liczbę spółek, rozumiem, że najlepiej wypada UK. No, najlepiej wypada UK, oczywiście. Natomiast docelowo i tak te 19% w naszym polskim urzędzie skarbowym jest do zrobienia, więc jeżeli do pewnej kwoty UK nie pobierze ci podatku u źródła,
no to naturalnym jest, że ten, no, do tego kwietnia 2000, w tym przypadku na przykład 2022 roku, za ten rok 2021 musisz pełne 19% odprowadzić, więc jest to korzystne z punktu widzenia gdzieś tam tego snowballu, że ty przez pewien czas tego podatku nie płacisz, no ale później przychodzi ten straszny dzień, że z urzędem trzeba się rozliczyć, trzeba wszystko policzyć i te 19% zdecydowanie wtedy ten wynik niestety no, tworzy, tak? Więc no tutaj USA, czy to jest 15% u źródła i później 4% dopłaty u nas w Polsce, czy UK na przykład 0%, ale 19% wtedy jest do zapłacenia, no to jest tak naprawdę no, różnica taka, że przez dany rok na przykład kasujesz brutto netto, ale później musisz te 19% zapłacić, więc Tilian Longos Ferut, bardzo trudna nick, nazwa, imię, nazwisko, cokolwiek to jest, powiedz, ciekaw jestem, to nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma przede wszystkim to, czy nie inwestujesz w spółki, które ten withholding tax, czyli podatek u źródła, mają po prostu wysoki, typu Szwajcaria, 35% niestety, ale no, z punktu widzenia gdzieś tam UK, USA uważam, że długoterminowo to nie zrobi aż tak dużej różnicy, żeby otwierać się wyłącznie na UK. A jeśli polski broker, nie mam polskiego brokera, ale słyszałem, że tam są problemy ogólnie z tym W8BN, który gdzieś pozwala na uniknięcie podwójnego opodatkowania, no to w takim razie to ci nie powiem, bo nie mam konta brokerskiego w Polsce, nie mam IKE, nie mam IKZE. Są to wynalazki, które mogłyby działać dla osób, które faktycznie mają bardzo długi horyzont. Natomiast no ja liczę na to, że mi się to uda uzyskać wcześniej i tak też działam, że mam konto u zagranicznego brokera. Jacek, takie tam raczej będzie. Lord Trix. Grzegorz N. Czy nie byłoby dobrze wziąć też pod uwagę ESG score? Jezu, wiesz co? Mam jakąś pustkę. ESG. Co to jest? Może ja to nawet mam u siebie? Wiesz co? Dobra, wiem co to jest. Grzegorzu, problem jest taki, że nie wydaje mi się, żeby którekolwiek z źródeł, z których ja korzystam, żeby masowo taką informację posiadało, wiesz? Bo na czym polega tak naprawdę największy problem przy tworzeniu takich arkuszy? Bo nie wiem, czy też kojarzycie, ale ja zapowiadałem, że tam będzie dodana Europa i faktycznie jestem w trakcie tego wdrażania. Natomiast no problem jest taki, że żeby znaleźć po pierwsze wskaźniki, które są dostępne dla szerokiego rynku, czyli nie tylko rynku amerykańskiego, bo oczywiście takie dane jest najłatwiej uzyskać, ale właśnie też takie, żeby no dało się to, no jeżeli miałbym teraz wprowadzić na przykład spółki chińskie, no co też planowałem, natomiast jest jeden duży problem ze spółkami chińskimi. Nie znalazłem źródła, szukałem nawet po Google tłumaczu, bo chińskiego oczywiście nie znam, ale szukałem nawet z translatora, czy są jakieś źródła, które dałoby się tak podpiąć, tak spisać, żeby na przykład te akcje chińskie notowane, czy to w Shenzhen, czy w Szanghaju, czy nawet w Hongkongu, które na przykład posiadałyby wartość lat podnoszenia dywidendy. To jest największy problem. Bo ja mógłbym zrobić tak, że ja sobie dodam teraz akcje chińskie, mam takie źródło, które byłoby w stanie to gdzieś tam dopasować, tylko z dostępnością danych masowych, bo ja mógłbym też wchodzić i pojedynczo takie dane spisywać, tylko że dla kilkuset spółek, tak, bo mamy aktualnie no około 750, tak, 750 spółek, no to byłby po prostu mega wielki problem i taki raport tworzyłbym pewnie z 5 dni. Tego po prostu nie ma. To jest wskaźnik, który jest bardzo ciężko gdzieś znaleźć. Do tego są zazwyczaj osobne listy tworzone, osobne źródła, więc dlatego też jak chcę Europę wprowadzić, to chcę się skoncentrować na tym Challenger Plus, bo takie dane odnośnie lat
Udostępniane są na dripinvesting.com. Tam jest taka podstrona z europejskimi spółkami. I z tym też, z tym ESG też byłby właśnie taki problem, że nie mam dostawcy, który by na skalę masową, bo ja musiałbym to wówczas wprowadzić dla wszystkich spółek, żeby móc je po prostu porównać, żebym mógł to wprowadzić. To jest niestety mega wielkie ograniczenie takiego arkusza i dlatego ten arkusz ewoluował przez ponad rok, bo dochodziłem do wniosku, że są dane, których nie jestem w stanie uzyskać dla wszystkich spółek z różnych krajów i musiałem je po prostu zastępować innymi. Czasami na lepsze to wychodziło, czasami na gorsze. I tak na przykład dla przykładu PEG 5 korzysta chyba z 3 albo 4 źródeł, ale i tak, jeżeli danej spółki nie ma w danym źródle, to formuła jest ustawiona tak, że ja, że sam mi to liczy. Czyli średnioroczny 5-letni EPS jest liczony w stosunku do aktualnej ceny, więc to też jest taka trochę improwizacja, taka prowizorka, żeby dało się tak naprawdę zestawić wszystkie dane, bo jest to mega trudne. Tak? Jak tworzy się taki arkusz, no to można na pewno zrobić P do E, no forward P do E, no to już jest trochę mniej źródeł. Można byłoby właśnie debt to cash, cash to debt, różne wskaźniki odnośnie assets, debtów, cashy sobie wprowadzić, ale jeżeli chcesz zrobić taki arkusz, który no tych krajów trochę ma być, nawet jest jakiś Japan, UK, USA, Szwajcaria, Puerto Rico, żeby tak naprawdę znaleźć to wszystko, no to już jest po prostu, no zaczyna się problem. Więc ja mógłbym tutaj pododawać mega dużo rzeczy, ale żeby móc z tego zrobić tak zwany score, czyli ten wynik, który gdzieś tam wstępnie mi szacuje, filtruje, no to nie jestem w stanie tego zrobić. Więc niestety, ale na ten moment nie widzę możliwości, żeby wprowadzić ESG. Jacek Klim. Coraz więcej polskich firm deklaruje regularną wypłatę dywidendy. Zamierzasz dodać część takich spółek do arkusza? No i właśnie to jest to, o czym mówiłem, że polskie spółki nie mają tak naprawdę, nie ma chyba nawet strony, która coś takiego śledzi, która pokazuje na przykład, że dana spółka w Polsce ma ileś tam lat podnoszenia dywidendy, bo powiem wam tak, kiedyś tutaj były lata wypłacanej dywidendy, czyli po prostu spółka zaczęła wypłacać dywidendę w 2000 roku, mamy 2021 rok i tutaj mielibyśmy na przykład 21. Tylko że co ze spółkami, które płacą od 50-100 lat, powiedzmy, tak, ale nie była ta dywidenda podnoszona, to nie jest też dobry wskaźnik dla nas, że ta spółka jest, no dobra, może i jest stabilna, natomiast no mnie ewidentnie interesuje to, czy ta spółka w tym czasie te dywidendy podnosiła, bo dla mnie, jako dla inwestora, który chce w przyszłości z tych dywidend gdzieś tam sobie to życie układać, konsumować, tak, to, no to jest ważne, żeby tą inflację pobijać, przynajmniej w pewnym stopniu. Bo jeżeli będę miał tutaj na przykład lata podnoszenia dywidendy, będzie ich 50 i będę miał wzrost średnioroczny, powiedzmy, no będzie on określony tam na przykład 3-4%, no to też pytanie, czy przez poprzednie 15 lat, na przykład jeżeli by tutaj było 25, co się działo z tą dywidendą? I trudno jest też jednoznacznie coś takiego określić, więc to jest chyba najgorszy parametr, który mnie dosyć mocno ogranicza. Myślę jeszcze, jak go obejść, no ale no nie mogę czegoś takiego zrobić, że z jednej strony będę spółki określał na podstawie tego, od ilu lat te dywidendy są faktycznie podnoszone, bo to mnie bardzo interesuje, bo chcę, żebym dzisiaj kupując akcję, żebym w 2022 tej dywidendy dostał więcej, w 2023 jeszcze więcej, a nie tego, że ta spółka będzie dalej płaciła dywidendę, chociaż będzie ona niższa, no bo wówczas no tutaj ten licznik mi się nie zrestartuje do zera, no bo dywidenda oficjalnie wypłacona będzie, a w jakiej wysokości, no to już proszę sobie analizować, więc to jest największy ogranicznik chyba aktualny, który mnie tutaj gdzieś tam hamuje, no bo ten rynek azjatycki, nie powiem, też mnie gdzieś tam z tyłu głowy zaczął interesować, tylko naprawdę nie znalazłem nawet w języku chińskim z tłumacza, z takiej strony typu właśnie jakieś Finviz, Guru Focus, Seeking Alpha, Drip Investing, która masowo by takie dane mogła posiadać i odpowiednio jakby pisząc formuły, żebym ja po prostu mógł sobie te dane gdzieś tam przeciągać. Więc jeżeli chodzi o polski rynek, ad hocowo mogę coś takiego zrobić.
że na przykład no napisz do mnie, czy tam na Facebooku, chyba na Facebooku będzie najszybciej, jakie spółki byś chciał zobaczyć. Ja je wrzucę w swoje dostępne źródełka. Tutaj wpiszę po prostu zero, no bo też trudno, żebym każdą spółkę faktycznie badał od strony no, samej strony internetowej, czy tego, jak to wyglądało w zeszłym roku, więc większość tych danych będę w stanie zaciągnąć nawet dla mega egzotycznych spółek, typu właśnie jakieś Malezje, no, dla Australii, no Japonia jest rynkiem rozwiniętym, ale dla takich rynków, które no, u nas w Europie i w Stanach nie są jakieś bardzo popularne, to czeski rynek, rynek rosyjski nawet, nie ma problemu, większość z tych danych będę w stanie chociażby z rynkiem OTC zaczerpnąć, tak? Wtedy muszę tickera tylko ustawić dla rynku OTC i coś takiego będę mógł Ci zaprojektować, żebyś zobaczył, jak to by wyglądało, natomiast no niestety będę musiał z łapy wpisać lata podnoszenia dywidendy zero. Mogę tak zrobić, nie wiem, dla PZU, bo teraz słyszałem, że akcjonariusze PZU czekają na jakąś dywidendę. Ja rynku polskiego nie posiadam, mam tylko fundusz akcyjny u siebie w pracy pod postacią PPE i, no i na ten moment mi to wystarczy. Ja niestety złotówce za bardzo nie ufam i no jestem, no mam takie przekonania, a nie inne, i wolę po prostu z takimi aktywami wychodzić za granicę. Także no, jeżeli chodzi o złotówkę, to tylko gdzieś tam druga nieruchomość i to jest, no i oszczędności, konto oszczędnościowe na poduszkę i to jest wszystko, co mam tak naprawdę w złotówkach. Zobaczę, czy coś tutaj jeszcze mam. Jacek Klim, to już Ci odpowiedziałem, że z tym jest problem, żeby na stałe to dodać, ale ad hocowo możesz do mnie napisać, to Ci wyślę po prostu screena z tego, jakby to wyglądało, gdybym te spółki tutaj wrzucił, a nie chcę po prostu tego zaśmiecać i z łapy wpisywać za każdym razem zero, bo to jest też no, nie do końca takie adekwatne, tak? Chodzi o zieloną rewolucję i przyszłość danych spółek. Tak, 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 Grzegorzu, wiem właśnie. No ale tak jak mówię, no ciężko znaleźć stronę, która coś takiego by oferowała. I nie mówię tutaj nawet o API, ale po prostu wcześniejszym zaprogramowaniu tego tak, żeby dało się po prostu to z danej strony masowo pobrać. U którego zagranicznego brokera trzymasz swoje akcje? Jest to na ten moment Trading 212, natomiast myślę, że w przyszłym roku otworzę drugie konto. Myślę, że będzie to IB albo Lynx. Zobaczymy, jak tam z rejestracją, bo niestety, ale T212 według mnie jest naprawdę fajnym brokerem, jeżeli chodzi o USA i UK, ale jest dosyć mocno ograniczonym, jeżeli chodzi o rynki no, azjatyckie, rynku australijskiego w ogóle nie ma. Także no, jest to dosyć duże ograniczenie, a też nie chcę już większych kapitałów tutaj lokować w samym USA, bo tak jak mówię, no, jest tego po prostu za dużo. No, Kanady, no to tak jak mówię, no, mam Kirkland Lake Gold, mam Toronto Dominion, myślałem jeszcze o Royal Bank of Canada, natomiast z tego, co wydaje mi się, musiałbym się też zapytać u siebie w firmie, nie mogę kupić akcji tej spółki, bo no, mamy z nimi tam pewną współpracę, tak? Więc od środka jakby wyniki finansowe jestem w stanie znać i to też jest problem w sektorze finansowym, który niestety mnie ogranicza, bo są fajne spółki, które bym kupił, no ale po prostu nie mogę. Dobra, to jeżeli chodzi o 100%, dobra, to mamy, tutaj się nie ograniczam, tak jak mówiłem, aktualnie z tego będę przechodził na bardziej 25, 25, 25, 25, bo ten growth coraz mniej zaczyna mnie interesować z punktu widzenia coraz krótszego horyzontu czasowego. Dobra, co tutaj moglibyśmy jeszcze wstępnie pofiltrować? Szczerze mówiąc, dla mnie, ja tego wyboru jeszcze nie ograniczam, więc tego też nie, bo one są w pewnym sensie powiązane. Dividend growth to tak jak mówię, no to jest też sprawa indywidualna gdzieś tam danej spółki, sektora i też pewnie zauważyliście, że zazwyczaj jest tak, że im dana spółka przez dłuższy okres wypłaca dywidendę, typu jest na przykład Arystokratą albo Kingiem, no to ten wzrost średnioroczny jest coraz niższy. No niestety zazwyczaj tak jest, bo w momencie, w którym spółka ma już dosyć dużą ekspansję globalną, coraz trudniej jest no, o taki wzrost średnioroczny, żeby pozwolić sobie na większą wypłatę dywidend w każdym kolejnym roku. Więc im spółka jest bardziej zaawansowana pod kątem tej historii dywidendowej, tym zazwyczaj można się spodziewać tego, że niestety no, ten średnioroczny wzrost jest po prostu niższy niż przy spółkach typu właśnie Contender, Challenger czy
czy takie, które jeszcze tego statusu nie uzyskały, ale tutaj zawsze jest ryzyko, że ta polityka dywidendowa nie będzie w dłuższej perspektywie utrzymana. Grzegorz N., jaki rynek będziesz planujesz na drugim miejscu w portfolio? Kanada, nie Azja, Europa. Wiesz co, Grzegorzu, jeżeli chodzi o kolejny rynek, zdecydowanie te trzy rynki uważam za najlepsze, jeżeli chodzi o politykę dywidendową, ale no, te proporcje na pewno się zmienią. Chcę troszeczkę więcej dołożyć do UK. Wydaje mi się, że to jest fajny rynek, pomimo nawet tego Brexitu i tego strachu, że sam indeks FTSE no jeszcze tak mocno nie wystrzelił jak na przykład S&P 500, no to wydaje mi się, że ten rynek jest dosyć ciekawy. Mam też rodzinę w UK i oni również się dosyć pozytywnie wypowiadają na temat ewentualnego prowadzenia działalności, no, o którym ciężko jest w Polsce powiedzieć, bo jest z tym różnie. Jeżeli mamy tutaj przedsiębiorców, no to może są w stanie się podzielić swoimi doświadczeniami. Sok pomarańczowy. Dzięki bardzo za wpłatę. Gdybyś miał 1 milion złotych do zainwestowania, to co byś zrobił, jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, chyba że celujesz inne aktywa? Zawsze świetny materiał, czekam na więcej. Chyba że celujesz w inne aktywy. Wiesz co, 1 milion złotych, szczerze, no to jeżeli mamy takich widzów, 1 milion złotych. Powiedzmy, że macie ten milion złotych, tak? I szczerze mówiąc, to też jest kwestia taka, no jak wy do tego podchodzicie, bo można skupować spółki, które mają dosyć wysoką dywidendę, 4-5% plus, tam jakąś Altrię, można AT&T zarzucić, tak? Abwi jest wciąż dosyć fajna. Natomiast dla mnie osobiście, jeżeli ja miałbym spać spokojnie i miałbym większość swojego portfela budować o akcje, to ja bym tego nie robił w oparciu o wyłącznie wysokodywidendowe spółki, pomimo tego, że faktycznie wydaje się, że no z punktu widzenia pasywnego dochodu jest to najlepsze. Natomiast osobiście, gdybym miał budować portfel na milionie, no ja jeszcze miliona niestety nie mam, ale byłoby to nawet netto, licząc tam Kanadę 15%, UK nawet 0 i USA powiedzmy też to 15%, no to można byłoby się skupić nawet na netto, no te 2,5%, myślę, że to jest takie spokojnie do zrobienia. Tam są różnego rodzaju spółki, byłyby takie, które miałyby troszeczkę niżej, które by miały więcej, żeby ten yield podbić, no to moglibyśmy coś takiego sobie w skali roku, oczywiście źle wpisałem, moglibyśmy coś takiego sobie zrobić rocznie, tak, i na przykład przez 12, czyli miesięcznie mógłbyś z takiego, w mojej ocenie, dosyć bezpiecznego portfela mieć netto, bo tutaj założyłem, że to jest już netto, czyli po podatku w Polsce, no miałbyś te 2000 ponad takiego zysku, powiedzmy, który by ci wpadał na przestrzeni roku, tak, bo w zależności od tego, jak te spółki by też wyglądały, no to jednego miesiąca mogłoby to być więcej, drugiego mniej, natomiast też wydaje mi się, że nie jest to taki dobry pomysł, żeby 100% kapitału lokować w sam rynek akcyjny. Do obligacji absolutnie nie namawiam, bo nie uważam, żeby to był dobry instrument, nawet no teraz szczególnie przy tych niskich stopach procentowych, nawet te indeksowane inflacją, no to wydaje mi się, że większe zwroty można po prostu z rynku akcyjnego wyciągnąć i to nawet nie tradując, tylko po prostu w miarę bezpiecznie inwestując. Nie robiłbym tego w 100% jako milion i all in akcje. Myślę, że no tutaj pokusiłbym się o jakieś monety bulionowe, srebro, złoto. To jest takie też w miarę fajne zabezpieczenie. Jeżeli to by cię nie interesowało, bo to nie daje ci żadnego przychodu pasywnego, to można się też pokusić o ewentualne spółki wydobywcze właśnie tych kruszców, no bo te zazwyczaj płacą dywidendy, jeżeli są już na tyle rozwinięte i ewentualny wystrzał, ewentualny wzrost cen tego surowca na rynku międzygiełdowym również spowoduje wyższe marże tych spółek i tym samym no, dosyć dynamiczne wzrosty, czy to dywidend, czy to samych zysków. Więc można byłoby się pokusić, jeżeli lubisz jakąś nieruchomość. Ja nie jestem fanem nieruchomości, nie planuję już więcej kupować żadnych nieruchomości, bo są one, nie są one tak bezobsługowe, jak się wydaje. Czasami trzeba niestety doglądać, są jakieś pustostany, trzeba się z współlokatorami męczyć, nie wiadomo tak naprawdę na kogo się trafi. Budynek się starzeje, fakt,
jakby ceny nieruchomości cały czas rosną, ale nie jestem takim fanem nieruchomości jak na przykład Kuba Midel, którego oglądam na YouTubie, też polecam ten kanał, fajny jest, ale nie jestem takim fanem nieruchomości, więc ja bym to bardziej próbował rozdzielić. Przede wszystkim 6-12 miesięcy poduszka, czyli oblicz sobie, ile mniej więcej miesięcznie wynoszą twoje koszty życia. No a resztę mimo wszystko myślę, że no, próbowałbym gdzieś tutaj w ten rynek akcyjny, ale spółek dywidendowych, żebym nie musiał się zastanawiać nad tym, czy te ceny akcji są wyższe, czy są niższe. Dobra, wracając do tego sedna, o którym mówiłem, wydaje mi się, że tak z grubsza mamy pofiltrowane to, co mogłoby nas interesować i tak naprawdę dopiero teraz przychodzi główna analiza z tego arkusza, bo ja faktycznie dosyć dużo spółek odrzuciłem przez to, że no, ten yield jednak dałem sobie przynajmniej tam 1,5 z tego, co pamiętam. Natomiast no, jeżeli Was też taka spółka nie interesuje, która płaci teraz 0,6, no to wiadomo, że wiele technologicznych automatycznie Wam odpadnie. Wiele spółek, które no, są takie powiedzmy jeszcze rozwojowe, nie mają tej dywidendy zbyt wysokiej, no to one Wam po prostu z tego arkusza znikną. Ja dopiero teraz zaczynam się tym interesować, bo z perspektywy tego, jak wygląda współczynnik wypłaty otrzymanej dywidendy netto, tak, bo to jest, są dywidendy netto, czyli już po opodatkowaniu, jak one wpływają na zaspokojenie ewentualnych potrzeb, gdybym był zmuszony do tego, no to wydaje mi się, że to już nie jest taki moment, że muszę łapać spółki, które płacą 0,6, 0,5, 0,4. One może i są fajne, może i w cenie faktycznie ta wartość będzie dosyć wysoka w perspektywie czasu, ale no jakby ten sam yield on cost, który coraz bardziej mnie zaczyna interesować, no będzie po prostu za mały, tak? Nawet jeżeli duży mamy wskaźnik wzrostu, no to niska startowa dywidenda niestety no wpłynie na to, że tej dywidendy za dużo mimo wszystko nie zobaczymy. Grzegorz N. Jaki rynek będzie planujesz na drugim miejscu? Kanada, dobra, to już odpowiedziałem. Rozsądnie mówisz o dywersyfikacji. Tak, przede wszystkim uważam, że dywersyfikacja powinna być po pierwsze rynków, czyli taka globalna. Co za tym zazwyczaj idzie? Jest to dywersyfikacja walutowa, bo jeżeli kupujemy coś na danym rynku, no to zazwyczaj jest to denominowane w ichniejszej, tak to nazwijmy, walucie, więc to dla nas też jest pewnego rodzaju zabezpieczenie. No jakby z samego rynku to też w różnych miejscach mogą się dziać różne rzeczy, więc warto na to zwrócić uwagę, żeby no na przykład nie wyobrażam sobie, żeby mieć 400 tysięcy złotych aktualnie na rynku akcji, no i mieć wszystko w Polsce. No, no nie spałbym spokojnie mimo wszystko, bo no różne rzeczy mogą być z rządem, z tymi firmami, powiedzmy ze spółkami Skarbu Państwa, więc no, uważam, że dywersyfikacja walutowa, geograficzna przez to tym samym oraz to coś, co ja też już właśnie będę, myślę, od przyszłego roku wprowadzał, czyli dywersyfikacja brokera, bo mimo tego, że broker może być fajnie regulowany, nawet przez FCA brytyjskie, czy no, polski KNF, no to tak naprawdę no bałbym się, no myślę powyżej 500 000 już bałbym się u jednego brokera trzymać. No chyba, że zarabiałbym 50 tysięcy miesięcznie ze swojej działalności, no to wtedy faktycznie może to nie były dla mnie by duże pieniądze, ale myślę, że rozsądnie jest też do tego podejść tak, żeby dywersyfikować walutę, rynki, kraje, tak, tym samym trochę emerging markets, trochę tych developed markets, no i również brokera, ale to u mnie przyjdzie dopiero gdzieś myślę w przyszłym roku. No, także jeżeli chodzi o dywersyfikację, to myślę, że to jest podstawa, jeżeli chodzi o rynek akcyjny, ale do tego również też nie iść all-in w akcje, bo to różnie bywa, tak? Może być tak, że będzie jakiś mega krach, będą wyprzedaże 60% i co wtedy? No i wtedy będziemy panikować, że mieliśmy 500 000 i teraz mamy 200 tysięcy, jeżeli chodzi o aktualną wycenę. No. Mało jest inwestorów, którzy to przetrzymają, zazwyczaj ten panik sell się zaczyna, który też pokazał właśnie przy COVID-zie, że ludzie, którzy uważali się za inwestorów, no to no, popękali po prostu, tak potocznie powiem. No i tych akcji się pozbyli, gdzie te akcje bardzo szybko rzeczywiście wróciły do swoich normalnych wycen w większości, czasami nawet pokonały gdzieś tam poprzednie ATH, więc zależy od tego, jaką mamy psychikę. Jeżeli jesteśmy mało tolerancyjni na ryzyko, no to uważam, że jakieś podstawowe kruszce, może jakaś kawalerka, jeżeli znacie się na rynku nieruchomości,
Myślę, że we własnym mieście najlepiej, bo tutaj też problemy z logistyką gdzieś tam mogą się pojawić. No i metale szlachetne, akcje dywidendowe i z takim portfelem coś już tam możemy działać. Oszczędności zawsze dla mnie podstawa 6-12 miesięcy w razie utraty dochodu. Przy COVID-zie też różnie to pokazało. Nie stresować się, znaleźć na spokojnie nową pracę, a nie brać po prostu pierwszą, lepszą. Jacek Klim, jak podchodzisz do kwestii inwestycji w walutę cyfrową? Staking, czyli powiedzmy lokata w stablecoiny, jest pewna alternatywa do rynku. Binance zmierza zwiększyć podatek od dywidendy. Wiem o tym. Natomiast oczywiście, że dobrze pamiętam, zatem średnia. Tak, natomiast też pytanie, bo to jest cały czas tylko przy takich dywagacjach, pytanie, czy to faktycznie przejdzie na wszystkich obywateli, czy to nie będzie tylko dla tych zarabiających tam powyżej chyba $1 miliona rocznie. Na ten moment trzymam, nie patrzę na to z perspektywy Polaka, tak, bo tak naprawdę no, wydaje mi się, że te dywidendy są, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, jeszcze korzystne. Aż tak bardzo bym nie bał się tych plotek, natomiast jeżeli chodzi o waluty ogólnie cyfrowe, no to chyba większość osób gdzieś tam się bardzo negatywnie na ten temat wypowiada. Ja też ogólnie się boję tego, że cała ta cyfryzacja, tak, będzie miała miejsce i no i dla obywatela jest to bardzo niekorzystne, no bo wyobraźcie sobie sytuację, że nie ma w ogóle gotówki, nie możecie tak naprawdę zrobić nic, przez co tak naprawdę co nie będzie widoczne, tak? Wszystkie wasze transakcje będziecie chcieli koledze nawet 5 dych pożyczyć na, nie wiem, do końca miesiąca, bo mu na alkohol braknie, no to wszystko tak naprawdę będzie, a jak wiemy, no pożyczki nawet takie dla kolegów, no to też powinna być kwestia umowy, ewentualnie no gdzieś tam deklaracji, więc no boję się tego, że tak będzie. Ale no świat niestety chyba ku temu zmierza, że ta waluta cyfrowa będzie, myślę, że nawet w perspektywie kilkunastu lat, no ale no tak naprawdę przed czymś trzeba się bronić, w jaki sposób trzeba walczyć. No ta inflacja teraz w Polsce, no jak i na większej części globu, no jest bardzo wysoka. No nie wiem, czy też tak czujecie, że kiedyś, no jeszcze powiedzmy te półtora roku temu, no fryzjer kosztował tyle, pierwszy lockdown, fryzjer kosztuje 40 zł więcej. Tak, z brodą. No jest zakupy tak samo. No, koszyk na stałe zapisany w aplikacji. Zamawiamy to samo. No co 3 miesiące coraz większy paragon przychodzi, więc no, jeżeli macie jakiś większy kapitał i trzymacie sobie po prostu go na koncie oszczędnościowym 0,01%, no to może warto się zastanowić, czy to nie jest bardzo duży błąd. Pij mleko. No. Dobra. OK, mamy wstępną segregację, mamy oddzielone spółki, które nas mogłyby nie interesować. Tak jak mówię, dla mnie ogólnie praktycznie wszystkie te filtry, które tutaj pokazałem, poza tym, no do tej pory były czymś standardowym. Tutaj dopiero teraz zaczynam patrzeć na inwestor. Muszę na czarne tło niestety dać. Super arkusz. No dziękuję. Dostępny co miesiąc. Korzystać, może coś się rozjaśni. Dobra. Mamy wstępnie pofiltrowane spółki i to nie jest tak, że teraz pofiltrowaliśmy, wchodzimy sobie, kupujemy to. No nie, no absolutnie. Po pierwsze warto się zastanowić, czy nie są to przypadkiem spółki, które chcielibyśmy wyłączyć z danego portfela, bo na przykład no mamy kiepską sytuację podatkową, mamy polskiego brokera, no to tutaj wiadomo, że no ta USA 30%, później dopłata w Polsce, no to po prostu boli. I automatycznie z takiego 2,34 brutto, no 34% i robi nam się tam 1,6, tak? Nawet mniej. No. Także jest to tragedia, jeżeli chcemy globalnie inwestować poprzez polskiego brokera, póki tak naprawdę tego formularza o unikaniu podwójnego opodatkowania po prostu nie będzie. Jak będzie w jakimś domie maklerskim, może tam też gdzieś konto założę, na ten moment nie ma takiej opcji. Dla mnie domyślnie nie wyłączam żadnego rynku, bo nie chcę się na ten moment ograniczać. Chcę mieć jakby akcje w różnych częściach globu, więc tutaj nie wyłączam nic. I to, co teraz jest ważne, bo tych spółek tutaj dużo tak naprawdę nie zostanie,
bo jest ich 308, czyli no powiedzmy te 450-500 nam odpadło przez same filtry, czyli to są spółki, które na ten moment mnie w ogóle mogłyby nie interesować. I teraz tak naprawdę przychodzi to, co jest najważniejsze, czyli nie stock picking z góry na dół, szaleństwo, tylko robimy wstępną selekcję. Jeżeli na przykład nie mamy jeszcze portfela zbudowanego, no to możemy sobie lecieć po kolei, po sektorach. Jeżeli mamy ten portfel zbudowany, ale na przykład u mnie to wygląda tak, jak widzicie, w Consumer Defensive mam najwięcej aktualnie kapitału ulokowanego, później jest technologia, healthcare i tak dalej, to teoretycznie, żeby to troszeczkę bardziej zbilansować, to mógłbym się skupić na przykład na no, gdzieś tam na tych sektorach, tak? Więc no, rejty mogłyby być fajne w momencie, w którym faktycznie już ta konsumpcja gdzieś tam jest bliżej, więc to może mnie poprzez yield zachęcić. Utilities uważam, że również są w miarę stabilne i może dywidenda podnoszona nie jest zbyt duża, no ale aktualny dividend yield zazwyczaj jest wyższy niż na przykład dla spółek technologicznych. Więc jeżeli też macie mniej więcej pogląd tego, jak wygląda wasza alokacja kapitału w danych sektorach, no to możecie sobie spokojnie albo szukać tych spółek w tych niższych sektorach, żeby to trochę bardziej zbilansować. No albo jeżeli nie macie tego portfela, albo jeszcze na to nie zwracacie uwagi, no to można nawet sobie po kolei patrzeć, co tutaj się dzieje. Czyli wybieramy na przykład materiały, tak? No i widzimy, że tych spółek za dużo nie zostało, czyli bardzo dużo mogło odpaść przez te wszystkie tutaj filtry, które żeśmy sobie narzucili. No i tak naprawdę, no, w przypadku, w którym pewnie bym dywidendę zdjął, no to byłoby tego więcej. Byłoby tego znacznie więcej, ale z racji tego, że no mnie już te spółki, powiedzmy, te płacące niższe dywidendy już coraz mniej interesują, no to w takim przykładzie mógłbym to zrobić tak i to też jeszcze porównywanie tych spółek ze sobą też jeszcze uważam, że nie jest zbyt dobre, bo mimo wszystko branża jest najważniejsza, tak? Jak porównać na przykład spółkę, która wydobywa złoto, do spółki, która produkuje różnego rodzaju na przykład chemikalia albo różnego rodzaju materiały, gumy, plastik i tak dalej. No, ciężko jest je jeden do jednego sobie po prostu porównać, nie? Więc uważam, że najważniejsze jest to, żeby wybrać sobie sektor, ale również robić takie dokładne porównanie na samej branży. I to, co jeszcze jest niestety słabe, to jest to, że ta tabelka jest oficjalnie ograniczona do tej wartości, tak? Czyli widzimy tak naprawdę tych 16 wskaźników, 4 podsumowania, jest jakiś wynik, jak dana spółka wygląda na tle średniej, czyli całego arkusza, który posiadamy, na podstawie sektora, czyli w tym przypadku Basic Materials i branży, czyli w tym przypadku złota, tak? Czyli widzimy, że na przykład jest dla tych parametrów, bo to też jest ważne, bo na podstawie tych parametrów wynik się przelicza. I wówczas te wartości też się zmieniają, bo no wówczas jak wynik się zmienia, no to wiadomo, że automatycznie też porównanie na tle średniej sektora i branży też się zmienia. Czyli jak widzimy coś takiego i kiedyś do tego podchodziłem tak, że w ogóle nie interesowały mnie spółki, które były poniżej branży. Czyli mamy sobie branżę złota i ta spółka ma wynik średnio o 2 niższy niż wszystkie, które są tutaj w goldzie, tak? Tylko że to są wszystkie. To, że ja widzę sobie takie wyniki, no to jest jedno, ale dwa, że ja też tych dużo wyników pod goldem mam ukryte przez te filtry. Więc to liczy dla wszystkich. Kiedyś tak podchodziłem do tego, że nie interesowały mnie w ogóle te już spółki. Kiedyś to było w ogóle tak, czyli wszystkie średnie, poniżej średniej sektora i branży odpadały. Później zmieniłem to podejście do tego, że nie chcę brać spółki, która jest poniżej danej branży. Natomiast no, teraz aż tak dużej uwagi na to nie zwracam, bo czasami jest tak, że pomimo tego, że ten wynik, na przykład dla, tutaj sobie Newmont to jest, tak? Tak, dla Newmont jest niższy niż dla średniej branży, no to nie znaczy, że ta spółka dla mnie może być nieinteresująca, no i też nie chcę tutaj się ograniczać, więc już to jest dla mnie czysto informacyjne, jak wygląda dana spółka na tle tych trzech różnych zakresów, tak? No i w takim przypadku, jakbym chciał sobie na przykład dobrać spółkę z branży złota, z wydobycia złota, tak? No to no, widzimy, że tych spółek jest tylko 5. No i tak naprawdę, no, szczerze mówiąc, ta spółka w ogóle mnie już nie interesuje, bo wygląda źle na tle innych,
Raz, że price do projected free cash flow jest wysoki, tak? Czyli widzimy, że te spółki w miarę równo idą, jeżeli chodzi o wskaźnik tego szacowanego free cash flow, ale tutaj widzimy też, że wszystkie praktycznie spółki mają bardzo fajny wskaźnik, jeżeli chodzi o PEG 5 lat, tak? Czyli tego wzrostu tej aktualnej wyceny P do E do średniorocznego wzrostu earnings per share, czyli zysków na przestrzeni ostatnich 5 lat. Więc te wszystkie, które są na zielono, są poniżej jedynki, no to jest ogólnie wskaźnik taki, że no ta spółka teoretycznie jest, może być dobrze wyceniona, może być atrakcyjna, więc ta, no coś się z nią, nie, już, coś mi już w niej nie pasuje, tak? No bo skoro cała branża złota dla tych parametrów wygląda tak, a ta tak mocno odjeżdża z tym wynikiem, no to może być coś nie tak i może to jest na przykład kwestia jakiegoś jednego wyniku, tak? Czyli podali na przykład wynik za jeden kwartał i ta wartość diametralnie się pogorszyła, bo, no bo ten zysk był bardzo niski, na przykład, tak? I przez to na przykład samo P do E jest wysokie, no ale no na ten moment, kiedy miałbym na przykład dzisiaj taką spółkę kupować, no to ona odpada raz, że wynik ma bardzo mocno odbiegający od reszty, no a dwa, że na pierwszy rzut oka widać, że nie ma tak naprawdę zbyt wielu parametrów, które ona miałaby dobre, których nie mają inne spółki, nie? Czyli no widzimy tutaj, że jest w miarę podobnie, tutaj nawet widzimy, że ze wzrostem ogólnie, to są wszystkie te wskaźniki wzrostowe, że ona wygląda gorzej, że no tutaj też, jeżeli chodzi o marżę i free cash flow, no też się nie wyróżnia niczym, tak? Natomiast tutaj przy tym valuation, mimo tego, że to jest tylko 10%, to widzimy, że spółka uzyskała słaby wynik jak na całą branżę złota, no i ja tej spółki tak naprawdę w ogóle nie biorę pod uwagę. Czyli tak naprawdę zastanawiałbym się nad tymi spółkami, tak? Jeżeli już miałbym wybierać, ale kolejna rzecz, ta spółka też dla mnie odpada. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że ma bardzo niski projektowany, szacowany yield on cost. Mnie to zaczyna coraz bardziej interesować. Natomiast jak widzimy coś takiego, aktualny yield 2,18, dla mnie do zaakceptowania 20% przeznaczone na dywidendę, jak najbardziej fajnie. Od 3 lat dywidenda jest regularnie podnoszona. No to jest, jak widzimy na tle złota, to jest dobry, no to jest normalny wynik, tak? Natomiast ta spółka podnosi od 3 lat dywidendę i średnio rocznie jest to 1%. No to no słabo, tak? No, nawet jakby była inflacja CPI, która i tak jak wiemy jest delikatnie zaniżana, która wynosiłaby 5%, to ja dzisiaj kupując taką spółkę, raz, że będę miał ten szacowany yield on cost bardzo niski na tle wszystkich, no to dwa, też widzimy, że no, ten 1% tutaj nie powala, no, nie ma tak naprawdę czego tutaj bronić, tak CAPE na poziomie 660, no tutaj no też dla tych spółek, które głównie te swoje zyski w ciągu ostatnich lat zaksięgowały, no to ten CAPE może być wysoki, bo jak wiemy też CAPE jest brany za okres 10 lat, więc no, jak kiedyś te zyski były bardzo słabe, no to automatycznie ten CAPE no, może być po prostu wysoki, co jest tutaj jako czerwony kolor. Ja zobaczę sobie na pytania. Słyszałeś, że gracze typu Buffett, Gates i inni pozbywają się akcji, czyżby coraz większa niepewność na rynku? Wiesz co, tak, słyszałem, że Buffett pozbywa się akcji, natomiast też pytanie, czy to można powiedzieć, że jak to są akcje, że to jest rynek akcyjny. No, pozbywa się tak naprawdę, no Apple to na pewno się pozbył, czego on tam się jeszcze pozbył? Wydaje mi się, że to, no to gdzieś tam chyba ta branża technologiczna najbardziej jest wyprzedawana, przecież nawet sam Jeff Bezos teraz zaczyna, już chyba trzeci raz skeszował część Amazona, ale no pytanie, czy to jest sygnał do tego, że rynek się zawali. No ja mam nadzieję, że się zawali, bo wtedy chętnie coś dokupię i te takie silne wzrosty tak naprawdę dla inwestora dywidendowego no nie są takie dobre, jakby się wydawało. Bo to, że na rachunku widzimy zielono i jest fajnie, no to okej, okay, no tylko, że no, jak chcemy coś dokupić, no to zaczyna się problem, tak? Bo automatycznie przy wzroście cen no jakby nam no, wskaźnik dywidendy spada. Więc ja mam nadzieję, że coś będzie takiego, że wpłynie na ten rynek, czy to będzie pęknięcie bańki na krypto, czy to może jakiś większy konflikt, nie wiem, może militarny nie, ale jakiś gospodarczy, nie wiem, ale liczę na to,
że te giełdy faktycznie gdzieś tam trochę spadną. Tylko pytanie też, czy jest powód do tego, żeby spadały, bo niestety, ale no jest dużo cashu ogólnie u ludzi, u inwestorów. Bardzo wiele osób czeka na spadki, a jak te spadki zaczną się pojawiać, typu 5, 10, 15%, no to podejrzewam, że już tym swoim kapitałem ci inwestorzy zaczną wchodzić, co też może tymczasowo te spadki zahamować, więc szczerze mówiąc nie widzę tego, żeby jakieś takie drastyczne spadki rzędu 40-50% na S&P były w najbliższym czasie. No, mamy taką sytuację ze stopami procentowymi, jakimi mamy, inflacja jest, ludzie no gdzieś te środki muszą trzymać, żeby no przynajmniej tą inflację były w stanie pobić, tak? Więc gdzieś to ujście musi być i jak teraz duża część spekuluje na krypto, w różnego rodzaju shitcoiny, różnego rodzaju projekty, które nie mają żadnej wartości, ale hype jest i każdy gdzieś tam, który ma pieniądze i widzi to, że na lokatach, na obligacjach, na koncie oszczędnościowym, tam nie ma pieniędzy. No. Co jak lokata płaci 1,2% na przykład, to za rok będziecie mieli 1,2% więcej pieniędzy, a będziecie mogli za to kupić 4% mniej. No to trzeba gdzieś faktycznie z tą inflacją walczyć i wydaje mi się, że coraz większa ilość inwestorów faktycznie to dostrzega. No i stąd te ceny są, jakie są i trzeba czekać, aż będzie lepiej. Bo w 8 Ben Jacek, podobno w Citibanku, w XTB w trzecim kwartale, słyszałem właśnie o XTB. Ciekawe, czy to faktycznie wejdzie. No mam nadzieję, że coś tam się podzieje. A w 8 Ben jest w Citibanku? Nie słyszałem o tym. To też ciekaw jestem, jak tam z prowizjami. Bo ogólnie w tych domach maklerskich, tych bankowych, to tam z tego, co kojarzę, tam są dosyć duże prowizje i no trzeba byłoby chyba jakiś konkretniejszy zakup zrobić. Nie wiem, czy tam są fixed rate'y, czy są procentowe, ale minimum. Nie kojarzę tego, bo mówię tak, w Polsce takiego konta nie posiadam, ale fajnie by było, jakby coś takiego rzeczywiście było przez polskie domy maklerskie udostępniane, bo ten W8BN jest po prostu nam potrzebny. Bossa deklaruje, wprowadzi u siebie W8BN. No to fajnie, w drugiej połowie 2021, no to już lada dzień. Miejmy nadzieję, że faktycznie tak będzie. Bossa deklaruje, XTB, mBank i tak deklarują. No właśnie, Grzegorzu, też gdzieś chyba już rok temu widziałem post, że jakiś dom maklerski zastanawia się, że będzie wprowadzał, no ale do dzisiaj deklarują, więc niech to faktycznie zacznie się dziać, a nie tylko, niech tylko będą to takie puste deklaracje. Tylko Doge, no Doge trochę leci i zobaczymy, jak to będzie dalej. No, papierowych milionerów na pewno jest teraz dużo. I, no i kwestia chyba, no to jest fajny przykład tego, że można wejść naprawdę w słaby projekt, ale jednak strategia wyjścia jest chyba, no jest nawet ważniejsza może niż wejście, żeby wiedzieć, kiedy tak naprawdę od stołu odejść. Ci, co zrobili kilka tysięcy na tym projekcie, no widzą ten milion, ale no póki tego nie sprzedadzą, no to co, no to nie mają tego miliona. Co sądzisz o wskaźniku, który weźmie maksymalny dividend yield danej spółki za ostatnie 5 lub 10 lat? Krzysztof Król, wiesz co, coś takiego, kurczę, w tej nowej wersji staram się wprowadzić, tutaj dawałem wam to do testu, tu jest dużo więcej danych, tutaj na ten wzór jeszcze nie patrzcie, bo to był ten poprzedni, który był no, bardzo optymistyczny i ja go bardzo mocno zmniejszyłem, tak żeby dawało się, żeby miło się zaskoczyć, a nie żeby się faktycznie zawieść, ale tutaj to było, ja coś takiego na pewno robiłem. 5-10 lat zestawić to z obecnym yieldem. Tak, to jest też fajne porównanie. No i mam tutaj tylko, że medianę z 10 lat. Tak, czyli mamy aktualny dividend yield na przykład na poziomie 0,74, a mediana za 10 lat to jest 0,24. Nie? Czyli no, teoretycznie też można byłoby się tak podeprzeć, że jak aktualna dywidenda jest wyższa niż ta, no może nie średnia, ale jest medianą z 10 lat, No to że jest to też jakiś tam sygnał, że może warto ją kupić, bo jest aktualnie ta dywidenda lepiej wyceniona w stosunku do ostatnich 10 lat. To gdzie jest oczywiście odwrotna zależność, typu tutaj, no to wydawałoby się, że aktualnie spółka jest droga, tak, bo mamy aktualnie niższą dywidendę niż medianę za 10 lat. Natomiast to docelowo jest i będzie i to jest faktycznie fajne porównanie, Krzysztofie. Czy spółka, dla której obecny dividend dochodziłby lub przebijał
Może być dobrą okazją. No, uważam, że bazowanie na jednym wskaźniku jest szaleństwem, bo zawsze znajdą się spółki, które dany wskaźnik mają bardzo niski. Tylko pytanie też, z czego to wynika? Nie, absolutnie nie bazowałbym na jednym sygnale do kupna, że coś przebija, tu taka średnia, tutaj nie wiem, dywidenda jakaś specjalna, albo po prostu jak jest przebicie dividend yield w stosunku do tego dziesięcioletniego. No uważam, że to może być dodatkowy element analizy, natomiast nie powinien to być absolutnie sygnał do kupna. Tak uważam. Uważam, że to też warto się zastanowić, dlaczego jest po prostu ta różnica. No bo jeżeli jest dużo wyższa ta wartość, no to pytanie, czy ta dywidenda została tak drastycznie zwiększona, czy też może ceny akcji tak mocno spadły. Więc wtedy trzeba wejść głębiej, dlaczego te ceny akcji spadły, czy jest za tym jakieś racjonalne myślenie, czy jest to po prostu wyprzedaż danego sektora, albo ogólnie gdzieś tam ogólny spadek na giełdzie. Więc to, o czym mówisz, porównanie tego jak najbardziej jest, tylko że no ta wersja, tak jak mówię, ona dopiero była w testach, tutaj było też to narzędzie takie porównawcze spółek, to wszystko się tworzy. Więc no, wszystko w swoim czasie, plany ambitne i będziemy działać. Jacek, czy przyznasz się do największej porażki w zakupie akcji? Wiesz co? Tak, znaczy, czy to jakaś była porażka? Jeszcze takiej dotkliwej porażki, od kiedy publikuję te arkusze, nie miałem. Natomiast w takich wersjach typu kwiecień, maj 2020. Tam były spółki, które no, później te dywidendy pocinały, natomiast to też było tak zbudowane, że to valuation było bardzo mocno nadmuchane, czyli pokazywało mi tak naprawdę te wszystkie spółki typu value, te, które są bardzo nisko wycenione i jakby ktoś się wówczas sugerował tym, no to mogłoby faktycznie być no, ciężko, tak? Bo na podstawie tych samych wskaźników. No, jeżeli ktoś się by sugerował, bo miało dobre miejsce, no to można było się przejechać. Natomiast teraz, no to valuation, nawet jeżeli będzie na 25, 4 razy 25 ustawione, to te takie value trap, o, tak to się oficjalnie nazywa, te value trap, one teraz, no one praktycznie tutaj no, nie występują. Można je gołym okiem zauważyć do dalszej analizy i się po prostu na takie coś nie nadzieć. Tak, bo. No, jeżeli chodzi o największą porażkę arkusza, opublikowana przez spółkę, więc są spółki, które na przykład dzisiaj kupicie, są na, no, nazwijmy to 400 miejscu, jest publikacja wyników, spada na miejsce numer 600 i wydaje się, że o Boże, co tu się stało, natomiast no, warto wtedy zobaczyć, co z taką spółką się stało, bo zazwyczaj jest to po prostu jakiś gorszy kwartał, albo na przykład finansowanie jakiejś większej inwestycji, wówczas na przykład free cash flow jest ujemne, co też gdzieś tam może być sygnałem, że jakaś większa inwestycja się pojawiła, więc no, trzeba po prostu patrzeć na to, co się z daną spółką dzieje, ale na ten moment, tak żeby naprawdę mocno się wkopać, to trzeba by było ślepo chyba podążać i nie mieć żadnej wiedzy, dlatego też to nagranie gdzieś tam. Też tam się pojawiło. Dobra, wracając do tego, co tutaj jeszcze się dzieje, jest jeszcze coś, co mi się na przykład nie podoba. To jest ta spółka. Niby, wiem, 63 wynik, wydaje się fajny. Yield on cost, projekt szacowany, też wygląda w miarę fajnie. Jest to Challenger. Natomiast to, co mi się nie podoba na pierwszy rzut oka i co musiałbym poza tym arkuszem zweryfikować. Pierwsza to jest tak naprawdę, na jakiej giełdzie ten zakup będzie dokonywany. Podejrzewam, że to będzie na New York Stock Exchange. Natomiast jak jest spółka z Jersey, no to warto też zobaczyć, jak wygląda kwestia podatkowa. Natomiast tutaj prawdopodobnie będzie to przez USA przechodziło. Inna sprawa, coś co mi się może nie spodobać, to jest bardzo dziwnie podejrzany niski CAPE. On jest podany, więc dostawca informacji tę wartość posiada, natomiast CAPE na poziomie 2 brzmi absurdalnie nisko. Bardziej, że widzimy, co w całej branży się dzieje, więc jeżeli ja miałbym taką spółkę eliminować, to na pewno bym ją wyeliminował, chociażby też przez niski wskaźnik free cash flow. Tu widzimy, że wzrostu praktycznie w ogóle nie zaksięgowano, co może być również wskaźnikiem, że to free cash flow spadło, bo nie zawsze dostawca informacji, dostawca danych
tę wartość podaje jako ujemną, zazwyczaj tak jest, natomiast dla niektórych rynków, dla niektórych spółek, 0 oznacza, że albo nie było tego wzrostu w ogóle, albo wręcz był spadek. Czyli no, tutaj coś mogło faktycznie się wydarzyć. Średni wzrost dywidendy 7%, no, tutaj mamy 42,89, ale to tylko dlatego, że te spółki dopiero zaczęły te dywidendy podnosić. Natomiast ten CAPE jest jak najbardziej do przeanalizowania. Co się wydarzyło, dlaczego jest taki niski CAPE? Sprawdziłbym też, czy tutaj nie doszło do jakiegoś, no może nie manipulacji, ale na przykład do odsprzedania jakiejś części biznesu, która również wpływa na to, jaki EPS, czyli ten earnings per share, jest deklarowany, przez co cały CAPE może po prostu wystrzelić w dół w tym przypadku, czyli dla inwestora teoretycznie dobrze. Tak, mamy bardzo niskie wskaźniki, może to być value trap, to jest na pewno do zweryfikowania, natomiast no, w takim momencie, w którym ja widzę, że no, ta rozbieżność ogólnie, no, ona pod te warunki jest dosyć duża, bo 16 punktów to jest naprawdę no, nie przepaść, ale to jest naprawdę bardzo dużo. Więc gdybym miał wybierać z tych spółek, które spełniają moje kryteria, zagłębiałbym się przede wszystkim w Kirkland. Ja Kirkland oczywiście posiadam, natomiast no, jeżeli chodzi o taką spółkę, to na pewno patrzyłbym na różnych stronach internetowych, Guru Focus, do tego Simply Wall Street, tam też jest, tam można kilka takich wejść darmowych sobie, takich raportów ze spółek sobie przeglądać, oczywiście Seeking Alpha, dodatkowo też sobie lubię wpisać na przykład samą spółkę, dopisać jakieś tam analysis i po prostu zobaczyć ogólnie, jakie jest spojrzenie innych inwestorów na daną spółkę, ale co jest zawsze najciekawsze, to oczywiście sama strona internetowa, prezentacje dla inwestorów też są bardzo ciekawe, często możemy się dowiedzieć tak naprawdę, z czego dana spółka żyje, jaki ma model biznesowy, co jest też mega ważne dla mnie, skąd tak naprawdę dany obrót pochodzi, co często też jest wskazywane, jaki to jest kraj, z jakiego to jest zakresu działalności, możemy też oszacować, czy to na przykład nie jest takie all-in 100% w Kanadzie, all-in w USA, co by też mogło znaczyć, że biznes jest dosyć mało zdywersyfikowany, więc w takim przypadku, gdybym miał dalej się zagłębiać w analizę swojego portfela, no to tak naprawdę no, wydaje się Kirkland być najlepszym wyborem, ale to tylko dlatego, że no, te wszystkie wartości dosyć mocno od siebie odbiegają, tak? Bo nie ma w innych spółkach tak naprawdę, no dobra, tutaj mamy na przykład fajny yield, jest 3-4, wygląda dobrze, automatycznie też mamy większy wskaźnik wypłaty tej dywidendy w stosunku do zysków, no ale to jest jakby 60% jest jak najbardziej dalej do zaakceptowania. Co mi się w Newmoncie nie podoba, to jest jeden rok podnoszenia dywidendy. Fakt, że to jakby no nastąpiło 42%, to podejrzewam, że to było tak, że jednego roku zaczęli albo przywrócili, albo dopiero zaczęli zwiększać i w stosunku do na przykład poprzedniego miało to miejsce o 42%, więc to też wygląda ok. Kolejna kwestia, cash to debt, też jest to dosyć fajny wskaźnik. Widzimy, że firma tak naprawdę albo ma, albo nie ma długu, to jest dycha, albo cash dostępny od ręki, nazwijmy tak, to no jest znacznie przewyższający dług. Tak? To jest i long term debt, i ten short term debt, więc no widzimy, że spółka albo nie posiada długu, albo ten dług w stosunku do tego, jakimi środkami aktualnie dysponuje, jest po prostu marginalny, no przez co też w czasach jakiegoś kryzysu możemy się spodziewać, że no te środki mogą posłużyć na ratowanie takiej spółki, tak? To też jest zawsze ciekawe i warto na to zwracać uwagę. Jeżeli jest taka branża, że rzeczywiście ten cash jest, to na to warto patrzeć. Inna sprawa też, mamy dosyć ciekawy, no CAPE 40, wiadomo, według tradera 21 jest to bardzo wysoki CAPE, bańka nawet spekulacyjna, tak? Natomiast no też trudno na rynku gdzieś tam, czy to kanadyjskim, czy amerykańskim, znaleźć spółki, które mają niski CAPE, zazwyczaj jest to gdzieś tam z sektora finansowego. Więc no ja tak naprawdę patrzę na CAPE, patrzę na Forward PE, natomiast szczerze mówiąc, ostatnio jestem coraz większym fanem tego, by oprócz aktualnego P do E zwracać również uwagę właśnie na ten stosunek do tego, jak ta spółka rośnie. Bo to, że aktualnie jest P do E 15, no ale rośnie 1% w stosunku rocznym, no to tak naprawdę my kupujemy przyszłość. Większość tych wskaźników oparta jest o historię, tak, wiadomo, że historia nigdy nie gwarantuje przyszłości,
Natomiast no, no z pewnym prawdopodobieństwem możemy też pewne rzeczy oszacować. Mamy tutaj projekcję, mamy tutaj forward specjalnie użyty, bo uważam, że forward z punktu widzenia gdzieś tam przyszłości może być ciekawszy. Natomiast zdarza się oczywiście, że no są to po prostu wartości przeszacowane, dlatego też, tak jak mówię, tutaj będzie to rozbite. No docelowo tak ma to wyglądać, czyli będzie sobie CAPE, będzie aktualne P do E, będzie forward P do E albo price to FFO dla rate'ów i będzie mediana z 10 lat, czyli będziemy mogli na podstawie tych sobie czterech rzeczy sprawdzić, że tak, CAPE mamy wysoki, P do E też jest w sumie wysokie, ale forward jest niższe, czyli szacuje się, że przyszłość, jeżeli chodzi o zyski, będzie lepsza, tak? Czyli nie spodziewają się jakiegoś spadku dochodów, no ale niestety no, widać, że mediana jest z 10 lat na poziomie 30, czyli najprawdopodobniej spółka mocno odjechała po prostu z ceną. Spółka musiała mocno odjechać z ceną, bo no, ta dysproporcja jest po prostu ogromna. No i tak jakby też, no, też możemy zobaczyć to chociażby po tutaj Annualized Total Return. Widzimy, że no, to jest gigant, tak? 50, 40, 60% średnio rocznie. To nie jest całkowity zwrot za 5 i 10 lat, średnio rocznie, jeżeli chodzi o całkowity zwrot, tak? Czyli tutaj jest dywidenda plus cena. No to jest gigantyczny zwrot, którego naprawdę no, ciężko będzie oczekiwać w dalszej perspektywie. Natomiast to jest niestety też powód dla tych, którzy dzisiaj kupują, że te wskaźniki po prostu nie wyglądają dobrze. Także no, to będzie też gdzieś tam w późniejszej wersji, ale ciągle nad tym pracuję, bo jest, no, jest po prostu przy tym masa pracy. No dobra, więc jeżeli chodzi na przykład o jakąś spółkę z branży materiałów, w tym przypadku na przykład złota, to na pierwszy ogień do analizy no zdecydowanie byłaby to dla mnie ta spółka. Nie widać w niej większych wad, może poza tak naprawdę młodą polityką dywidendową, co też nie daje gwarancji, że faktycznie oni będą tę politykę utrzymywać. I no jest to też, no też to jest jakieś ryzyko, tak, ale to nie jest tak, że cała branża z wydobycia złota ma naprawdę gdzieś tam udokumentowaną historię, a nasza spółka, która nas interesuje, jest bardzo młoda i niepewna, więc to tak widać, że to jest po prostu taka domena aktualnie tej branży. Pamiętajmy, analiza nie samego sektora, tylko robimy najlepiej analizę na samej branży, bo możemy faktycznie porównać marże tych spółek, tak? Jak wygląda aktualny payout ratio, jak wygląda wypłata tej dywidendy, jak rośnie ta spółka z perspektywy czasu. Także to daje nam w pewnym sensie no, lepsze porównanie, tak? Niż jak mielibyśmy tutaj włączyć spółki z branży stali. No, zupełnie inny profil biznesu i trudno jest coś takiego po prostu porównać. Ta spółka mogłaby być do analizy. Pytanie, dlaczego FCF jest, wzrost jest jakby tutaj, jest bardzo niski, tak, ale jest no, wzrost na poziomie zerowym. No i zbadałbym też, dlaczego ten CAPE jest tak niski. I analiza z tych stron, o których gdzieś tam wcześniej powiedziałem, do tego strona spółki i mógłbym gdzieś tam się dopiero decydować, żeby taką spółkę do portfela dodać. Ja sobie zobaczę teraz na pytanie, czy coś tutaj się pojawiło. Coś przerwało tylko u mnie. U mnie też F5 i już jest. O, widzicie. Coś przerwało. Ja sobie napiję się. Zaraz trzeba będzie zatankować, bo się skończyło. I od razu jest tutaj taka cisza. Jeżdżą tramwaje. I sobie może muzykę w tle wrzucimy. Dobra, tak by wyglądała moja wstępna analiza, bo tak jak mówię, to nie jest tak, że coś ma wysokie miejsce w rankingu, że coś ma wysoki wynik i ogólnie na tle średniej sektora i branży jest mocne, to znaczy, że ja wchodzę na konto brokera i ja tą spółkę kupuję. Jeszcze Wam coś chcę pokazać, bo też takie pytanie ja sobie tutaj zapisałem, bo ostatnio dwa razy je dostałem. Na jakiej podstawie tak naprawdę ja wchodzę? I czasami wchodzę na podstawie zwykłego DCA, czyli kupuję pakiet akcji, bo akurat T212 działa na zasadzie takiego M1 Finance, to jest w Stanach popularne, tych akcji frakcyjnych. Natomiast no, w ostatnim czasie coraz większą uwagę przykuwam do wejść bardziej precyzyjnych, mimo tego, że uważam, że nie jestem w stanie dokładnie przewidzieć, co się stanie. Natomiast no, mając teraz niższy kapitał na inwestycje właśnie z racji chociażby zakupu tej drugiej nieruchomości, no to no muszę też bardziej selektywnie do tego podchodzić. Nie chcę kupować czegoś na aktualnym ATH, skoro mogę po prostu
kupić sobie w nieco lepszej aktualnej wycenie. I takim podstawowym wejściem, gdzie ja na przykład dzisiaj powiedzmy, że mam sobie jakiś kapitał do zainwestowania, to są po pierwsze, to są spółki, które ja posiadam albo które obserwuję i jeszcze ich nie posiadam. Ja sobie je zawsze segreguję. To jest TradingView, polecam w ogóle stronkę, jest w pewnym zakresie jakby darmowa. Można sobie ją tam poustawiać o chyba maksymalnie 3 wskaźniki. Ja użyłem sobie EMA 50, czyli średnia krocząca wykładnicza z 50 dni, bo mam zawsze świeczki na daily. Do tego używam sobie RSI 14 na close, czyli na zamknięcie świecy. I ustaliłem sobie tutaj taki zakres, który mnie po prostu interesuje, bo to jest taka dla mnie strefa buy. To nie jest oczywiście złota zasada, to nie jest jakaś super wielka analiza techniczna, bo nie jestem fanem analizy technicznej. Wolę, żeby spółka w długim terminie po prostu była dobra fundamentalnie. Natomiast od wejścia myślę, że można byłoby z czegoś takiego skorzystać. Segreguję sobie zawsze po największych spadkach danego dnia, tak? Czyli te spółki, no jak na przykład Lam Research 5-7 dzisiaj do góry, no to ja już tego nie chcę kupować, no bo no jakby moment mógł ewentualnie gdzieś tutaj być na kupno, bo ja wolę coś kupić, co jest po aktualnie większych spadkach. No i mamy Rio Tinto. Ja Rio Tinto posiadam na London Stock Exchange. No i tutaj jakby widzimy, że no jest nie dość, że powyżej EMY, no to jeszcze mamy no to RSI na poziomie 55, to jest tutaj. Więc no dla mnie jest za wysoko, żeby ją aktualnie kupić, więc patrzę dalej. NetEase. No NetEase wchodzi jakby w bardzo ciekawy zakres i myślę, że mimo tego, że nie dysponuję aktualnie zbyt wieloma wolnymi środkami, że no to będzie gdzieś zakres, w którym po prostu te akcje dokupię. No bo jakby średnia cena i tak z tego co kojarzę, ona jest gdzieś tutaj, więc to cały czas jest na plusie i ta spółka jest dla mnie wciąż atrakcyjna, co też jest ważne w momencie jak dokupuję spółkę, i bo jest ona na przykład w pewnym momencie dla mnie już w tym zakresie takim no, fajnym do kupienia, no to wracam do analizy, czyli na przykład sprawdzam, czy w moim Excelu nie zmieniło się coś drastycznie, czy ta spółka mocno nie spadła. No i sprawdzam też newsy, głównie na Seeking Alpha, jeżeli jest to spółka, która te newsy dla danego rynku posiada, bo mogło się coś zmienić i ja wówczas chcę o tym wiedzieć, bo mogło coś po prostu w międzyczasie takiego wystąpić, że po prostu ta spółka no nie bez powodu po prostu traci na cenie. Więc no Vail też posiadam, no ale jakby tutaj cena mocno odjechała, więc no, pociąg, jak to mówią, pociąg odjechał, tak? Tego już więcej nie dokupuję, bo jest po prostu dla mnie za drogo. To jest, zdaje się, Samsung. Tak, Samsung jest właśnie dla mnie w fajnym zakresie. Musiałbym troszeczkę głębszą analizę zrobić tej spółki, bo jednak no, chcę na ten rynek azjatycki mieć jakąś ekspozycję trochę większą. No i jak widzimy, no jest tutaj już w tym takim przedziale RSI, u mnie to jest 35-30. Najlepiej jak w ogóle przebija się dołem, no to jest dla mnie wtedy praktycznie, no biorę kasę po prostu, jeżeli spółka jest dla mnie fajna, to ją dokupuję. Mamy Tencent Holdings, ona cały czas tutaj się buja i tutaj z tą spółką jest pewne ryzyko, jak to w przypadku różnych spółek technologicznych chińskich, które są notowane na giełdzie w Stanach. No jakiegoś rodzaju delisting może być, natomiast oficjalnie ta spółka dla mnie na ten moment ma już za niską dywidendę i no i jakby no już przestała mnie na tyle interesować, żebym mógł po prostu to dokupić. No tutaj mam na przykład Nintendo w formie GDR-a, też już zaczyna pojawiać się w fajnym zakresie, więc dla mnie jakby moment wejścia aktualnie, kiedy już nie mam takich funduszy jak miałem wcześniej, no to jest po prostu głównie gdzieś tam skupienie się na tych największych spadkach, ponowna analiza, czy coś się nie zmieniło, no i na przykład podkupienie tutaj części akcji, można byłoby dokupić tutaj jakąś część akcji, tak, no bo no cena tak naprawdę to jest jakby aktualna wycena, za którą muszę zapłacić, żeby dany udział w spółce mieć, więc no ta cena może zaraz jeszcze bardziej spaść, to wtedy będzie dla mnie jeszcze bardziej interesująca. Natomiast no, to jest aktualnie mój moment wejścia. Jak najniżej RSI, tym lepiej. Fundamentalnie najlepiej, żeby się ta spółka nie zmieniła. No i oczywiście można byłoby też szukać jakiejś formacji, natomiast mówię, no nie jestem fanem analizy technicznej. Podstawowe wsparcie, opór, RSI, EMA 50 na świeczkach daily i dla mnie to jest wszystko. Więc już sobie odpowiedziałem na pytanie, które gdzieś tam na koniec miałem przygotowane, które się pojawiało. O wyjściu też zazwyczaj, też już powiedziałem, że jest to zazwyczaj problem z dywidendą.
No, ewentualnie jakieś tragiczne newsy, ale to mówię, no, staram się te spółki tak segregować, żeby nie było czegoś takiego. Więc analiza tutaj, no, prawdopodobnie byłoby to, jeżeli chciałbym mieć spółkę z zakresu złota, obstawiam, że byłoby to Kirkland, no, tak, tą spółkę jako jedyną z branży złota posiadam. No i nie tylko przez to, że ten wynik dosyć mocno odjechał od reszty, tylko ogólnie perspektywy, ja sprawdzałem ich stronę internetową, czytałem ich raporty, no wygląda to wszystko naprawdę fajnie. Ja oczywiście żadnej rekomendacji tutaj nie będę robił, bo nie mogę i nie chcę, ale do analizy, jeżeli tej spółki nie posiadacie, można ją też kupić, nie musicie bezpośrednio w Toronto, można ją sobie kupić na New York Stock Exchange. I wtedy też, na przykład T212 też patrzyłem, też pobiera 15% u źródła, tylko że nie jest w kanadyjskich dolarach, tylko w dolarach amerykańskich, ale jakby ta cena jest odzwierciedlona tak, jakby to było wyrażone w dolarach kanadyjskich, więc jest to też gdzieś tam jakaś ekspozycja na Kanadę, którą można sobie rozważyć na podstawie na przykład takiej analizy, jaką ja sobie tutaj dla siebie wstępnie zrobiłem, bo tak jak mówię, to jest tylko segregacja, głębsza analiza jest zawsze na stronie spółki oraz na różnego rodzaju serwisach, które gdzieś tam są dostępne, no, zazwyczaj za darmo, czasami trzeba jakiś myk zrobić, żeby były za darmo, ale no, to już pozostawiam tutaj, to już pozostawiam wam. Zobaczę, czy coś tam się dzieje. Nic się ciekawego nie dzieje, nic nie piszecie, nie macie pytań, no to super. Dobra, jeżeli chodzi na przykład o spółki z branży złota, no moglibyśmy na przykład przejść sobie teraz do stali, no stal teraz w ogóle jest w jakimś boomie, tak, każdy kto ma do czynienia z tym materiałem wie, że jego ceny no poszybowały bardzo mocno do góry. Ja posiadam, nie, znaczy to tak wygląda tylko z perspektywy, tak, że ja posiadam Steel Dynamics, natomiast co mnie trochę przeraża, że ta cena bardzo mocno już mi odjechała i nawet będę się zastanawiał, czy tej na przykład spółki nie sprzedać, bo znaczy sprzedać, no może nie sprzedać, ale chociaż część skeszować, bo dosyć mocno ona już odjechała, tam jest no ponad no, 100% zysku i to w bardzo krótkim czasie i chciałbym też no, zauważyć, że no może to nie będzie tak cały czas, tak? No ta spółka bardzo mocno odjechała. Ja ją, o, nawet sobie chyba zaznaczyłem taki moment przybliżony wejścia, który mnie interesował i on był mniej więcej tutaj. No i tu już widzimy, że no to jest 100%, tak, 33,63. Tu już była bardzo mała korekta, no i znowu jest wzrost dzisiaj na poziomie 5%. No to jest ciekawe, no na razie to jest u mnie spółka nie w typu buy, tylko jest po prostu na holdzie. Trzymam ją sobie w takim osobnym jakby portfelu, bo tam na u tego brokera można takie portfele robić. No i tam sobie ta spółka leży i czeka po prostu na dalszy wzrost, na wypłaty dywidend, na podnoszenie tej dywidendy. No ale jak dalej tak to będzie wyglądało, no to może część po prostu skeszuje i wrzucę coś, co będzie miało większą dywidendę. No zobaczymy. Bo jak widać, no na ten moment to już jest tylko 1,72. Ja ją po ponad 3% kupowałem. Około 3% było. Jest 1,72, więc dzisiaj wrzucać w nią kapitał może niekoniecznie, może tu już warto byłoby się nad jakąś inną spółką zastanowić, natomiast no jakby sam sektor jest dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o aktualne czasy, bo tutaj praktycznie wszystkie surowce, czy to miedź, czy to stal, czy to złoto, srebro, no one też gdzieś tam od tamtego roku, czy tam na przestrzeni 2 lat, no faktycznie te wzrosty zanotowały i to też się odbija na marżach, na zyskach, tak? Więc warto to rozważyć. No generalnie, jeżeli chodzi o taką podstawową analizę, tak jak mówię, ten arkusz jeszcze jest w takiej formie, z niego już uważam, że dosyć dużo można wyczytać, można ustawić sobie parametry tak jak chcemy, w zależności od naszego celu, możemy sobie używać filtrów, możemy sobie segregować po krajach, jeżeli na przykład dane nas nie interesują, na przykład nie chcemy Szwajcarii, bo boimy się podatku 35%, więc tutaj no, nie ma problemu, można sobie działać. Każdy oczywiście filtr zmniejsza liczbę wyników, czyli tego, co ewentualnie mogłoby nam się podobać. To jest dla mnie zawsze tylko taki pierwszy rzut, żeby już mieć z tyłu głowy, że dana spółka może być ciekawa. Natomiast no, długoterminowo i tak no, zawsze ta własna analiza, sprawdzenie tego, czy to faktycznie tak jest, czy ta spółka rzeczywiście tak dobrze się prezentuje, jak to tutaj wygląda, czy to jest prawda. Ale myślę, że no... jest to takie pierwsze narzędzie, gdzie można rzeczywiście sobie pofiltrować, sprawdzić. To ustawienie, jak mówiłem, bardziej pod ludzi 20 lat plus, 15-20 lat plus. Przy czym i tak, jak wspominałem, to, że valuation jest na 10%,
nie oznacza, że sam parametr jest nieważny. Owszem, on jest bardzo ważny z mojej perspektywy. Lubię, kiedy no przynajmniej ten PEG ratio jest dosyć niski. Już dach, co ty tam napisałeś? Dzięki za potężną dawkę wiedzy, ale będę już spadał. Mam nadzieję, że dalsza część live'a będzie można potem obejrzeć. Też mam taką nadzieję. Też mam taką nadzieję. Dzięki ci bardzo, Dan. I no, postaram się to wrzucić, bo YouTube ponoć z automatu wrzuca te live'y, ale będę musiał to skontrolować, bo tak jak mówiłem, nie jestem youtuberem, nie jestem streamerem, także muszę się tutaj jeszcze wiele ciekawych rzeczy nauczyć. Co mnie bardzo zainteresowało, to jest to, że to już trwa ponad 2 godziny, a ja wypiłem tylko jedną szklankę wody i no i trochę już mi zaschło w ustach, więc będziemy pewnie niedługo kończyć. Chyba że jeszcze jakieś pytania macie, to dawajcie po prostu znać. Czemu nie ma spółki Gold, czy są w dość dobrym momencie do rozważenia? Wiesz co, zaraz ci powiem, czemu tej spółki nie ma. Tak, Gold jak najbardziej, natomiast wydaje mi się, że zaraz ci powiem dlaczego. Dobra, tu jest Franco Nevada, to Franco Nevada odpadło przez, wydaje mi się, że to jest przez, nie przez Cape, zaraz ci powiem, bo payouty też są dobre, zróbmy może sobie tak, zobaczymy co się dzieje ze spółką, no oczywiście nie mam tego skrótu klawiszowego u siebie na tym komputerze, więc musimy sobie odfiltrować i zaraz zobaczymy sobie gdzie jest Gold, jak najbardziej Gold byłby do rozważenia, natomiast coś wpłynęło na to, a dobra, widzimy co, raz, brak Cape, bardzo dla mnie to jest, no z perspektywy gdzieś tam, no widzimy, 294 to nie jest źle, to jest 54 wynik, natomiast co mogłoby być nieciekawe, to jest no ten PEG, bo inne spółki, tak jak widziałeś, no to one miały bardzo korzystny ten PEG ratio, więc no dla mnie jako osoby, która na to dosyć mocną uwagę zwraca, coś musiało pójść na tyle nie tak, że, no, że ten wzrost w ciągu 5 lat albo był bardzo mały w stosunku do aktualnego P do E, albo wręcz był ujemny, co też warto sprawdzić, to jest jakby 5 lat. Tutaj mamy net income związany z 3, 5 i 10 laty, czyli to, że tutaj jest wysoki, czyli negatywny wskaźnik PEG, to wcale nie oznacza, że spółka traci pieniądze, bo jakby widzimy, że w perspektywie 3, 5, 10 lat te pieniądze się zwiększają. Natomiast to, co jest zastanawiające, to jest to, że raz nie ma Cape'u, czyli dla mnie to odpada, bo zysk z ostatnich 10 lat, tutaj jest to jakby wyjaśnione, on jest po prostu, no na ten moment ta spółka dla mnie nie jest w ogóle do rozważenia. Tak? Te dwa parametry dla mnie są podstawą. Można byłoby tego Cape'a na przykład nie uwzględniać, ale PEG jak najbardziej. Robert, już patrzę, co żeś tutaj napisał. Dzięki, mega dobra robota. Bardzo ci dziękuję. Czekam aż tam na Facebooku jakiegoś lajka, bo cię oczywiście kojarzę. Mam nadzieję, że więcej ludzi tutaj będzie, których będę kojarzył z komentarzy, czy tam właśnie z tych lajków. No ale tak naprawdę no tutaj każdy jest i się pyta, nie pyta, ujawnia się pod nickiem, pod imieniem, nazwiskiem. Także dziękuję ci, Robert, fajnie to słyszeć. Cały projekt jest cały czas kontynuowany i tutaj no nie stopujemy. Więc Jacku, mówię, PEG, ciężko. Mógłbym zobaczyć na starym arkuszu tutaj, co się stało z Goldem i zobaczymy wówczas dokładniej, co się w spółce działo. Natomiast tak jak mówię, to jest poprzedni, no tu 268 widzimy, też 10, też nie ma Cape'u, więc to nie był chwilowy brak danych. Podobnie jeżeli chodzi o wynik, natomiast tutaj sobie zaraz zobaczę, nie ma Cape'u, P do E jest 14, forward 15, też dosyć niepokojące, że aktualne PE jest niższe niż to szacowane na przyszłość, no czyli tutaj spodziewają się jakiegoś delikatnego spadku zysków. 11 była średnia, więc widzimy, że jest trochę wyżej niż było średnio. PEG, no niestety negatywny, tak jak już mówiłem. EV EBITDA, no tutaj tego nie będę komentował. Piotrowski 7, no to jest całkiem fajnie. To jest całkiem fajnie. Cash 0,9, Quick 2,8, bardzo dobrze. Dywidenda też widać, że wygląda w miarę dobrze, bo jest 1,8 versus
1,09, które było na przestrzeni 10 lat. O, ale widać tutaj coś nie pasuje. Nie wiem, czy ty to dokładnie widzisz, ale na przestrzeni 10 lat masz Golda. Na przestrzeni 10 lat mamy spadek dywidendy. Czyli dywidenda była już wcześniej wypłacona, bo mamy, że niby to są 4 lata, ale widać, że patrząc na 10 lat wstecz, ta dywidenda była wyższa. Czy to jest prawda? Aż tak się nie zagłębiałem, szczerze mówiąc. Widzimy, że ta dywidenda teraz dosyć szybko rośnie, co też mogło mieć pewnie związek ze zmianą ceny samego surowca na przestrzeni ostatnich lat. No natomiast no, ten PEG, jak się zmieni, to ta spółka dopiero gdzieś tam może w moim zainteresowaniu będzie. Widzimy też, że marża średnia była na poziomie 2%. To też dlatego może Cape'a w ogóle nie ma, że oni przez 10 lat wcale zysku nie mieli. A to też uważam, że jeżeli chodzi o dojrzałość spółki już pod taki portfel, no powiedzmy, no taki, który mnie interesuje, no to ja bym chciał, żeby faktycznie 10 lat zysków no było się w stanie udokumentować i ten Cape po prostu był liczony, wyliczony, oczywiście jak to wiadomo, uwzględniając inflację, tak? Więc gdybym miał może perspektywę, no tutaj widzimy też revenue, wszystko jest na minusie, tak? Czyli obroty spadły przez 3, 5, 10 lat. Asety rosną, kiedyś było słabiej, teraz jest trochę lepiej. Book value, dobra, wartość księgowa teraz też rośnie, kiedyś ona, ale kiedyś spadała, czyli była kiedyś wyżej, przez jakiś czas spadała i ona tak naprawdę dopiero, to też nie jest taki wcale dobry wskaźnik, bo jak coś spadało w stosunku, to jest dzisiaj w stosunku do 10 lat temu. I jeżeli wtedy było więcej i przez na przykład pierwsze 5 lat, czyli tam 2000 powiedzmy, 2011-2016, ta wartość księgowa spółki spadała i wówczas z tamtego momentu, czyli z 5 i 3 lat, czyli tej niższej wartości, jest dopiero ten wzrost liczony. Czyli to też może być tak, że no tutaj widać, że ewidentnie coś się chyba z nią działo, no bo mamy zysk operacyjny też na minusie przez 10 lat ostatnie. W ogóle free cash flow przez ostatnie 10 lat nie ma żadnego wzrostu. Czyli obstawiam, że ta spółka jest dobra, będzie dobra, tylko jakby sam arkusz w pewnym sensie ją zdyskwalifikował właśnie przez to, że historycznie 10 lat temu wygląda na to, jakby była ona w lepszym położeniu niż jest teraz. Nie zagłębiałem się, natomiast tak to wygląda. No tutaj jest też buyback, natomiast no to jest już naprawdę marginalna sprawa, jeżeli kogoś to tak naprawdę interesuje. Ujemny zwrot za 10 lat, no to nie jest takie straszne, jeżeli jesteśmy inwestorami dywidendowymi, bo ta cena to jest tak naprawdę, no docelowo chcielibyśmy te akcje trzymać. No natomiast tutaj też widzimy net income growth, za ostatnie 5-10 lat tego wzrostu w ogóle nie ma, co może oznaczać, że ta spółka, jeżeli chodzi o zysk netto, dopiero przez ostatnie 3 lata tak naprawdę księguje jakieś wzrosty. Więc no, powiem szczerze, jeżeli miałbym wybierać dzisiaj między tymi dwiema spółkami, wybrałbym Kirkland. Zobaczę, czy coś tutaj jeszcze piszecie. Dzięki wielkie za manual do twojego formularza. Muszę lecieć, liczę na live w przyszłości. Makos, dzięki, również pozdrawiam. Widzimy się może kiedyś na następnym. Nie wiem, czy ta formuła w ogóle wam się podoba, czy wolelibyście jakieś analizy, natomiast no, patrząc na pytania i to, że pomimo tego, że tutaj te komentarze, no, starałem się powstawiać, co jest co, no to dalej te pytania są, pojawiają się jakieś tam sugestie, że no ale że no, co skupujemy spółki z top 10, nie skupujemy spółek z top 10, używamy głowy, używamy filtrów, definiujemy nasz własny cel. Coś, co jeszcze chcę powiedzieć, bo tutaj też może ktoś, kto nie jest bardzo biegły w Excelu, jak zmieniamy te parametry, tak, na przykład dajmy 25, już jest informacja, że suma tych trzech wskaźników jest inna niż 100%, no to musimy wtedy sobie zmienić na 4 razy 25 na przykład i teraz dopiero nastąpi jakby kalkulacja tego wyniku, tak, już widzimy tutaj, że się poprzestawiało. Tutaj też już nie mamy takiej chronologii, jak to było wcześniej. Zawsze tutaj w AD jest nawet gwiazdka, jest pogrubienie. Robimy sobie segregację od największych do najmniejszych. No i wówczas mamy pod nasze kryteria, no mamy już nową segregację i tutaj dopiero możemy sobie filtrować, co nam się podoba, co nie. Już widzimy, że Kirkland wpadło na pierwsze miejsce z racji tego, że podnieśliśmy valuation, które no jako spółka z branży
złota ma po prostu na dobrym poziomie i też można sobie nawet taki test zrobić, chociaż uważam, że to jest dosyć zbędne. Można sobie trochę manewrować tymi wskaźnikami i sprawdzić, czy dana spółka nagle nie wylatuje nam na 300 miejsce, bo ma po prostu jakiś daną sekcję ma słabą, no ale to już tutaj zostawiam jako taką ciekawostkę, że no, filtry, własna analiza i takie chłodne spojrzenie, a nie, bo jest trzecie miejsce, muszę kupić. No akurat T-Row to jest dla mnie świetna spółka, posiadam ją, nawet dzisiaj ją kupując przy już i tak no, dużych wzrostach. Mamy 2-3 yielda, przy tych aktualnych parametrach szacunek jest na 7-17 yield on cost za 10 lat, więc dzisiaj kupujecie, być może jeżeli chodzi o yield w porównaniu do tego, co będzie za 10 lat, no to może z tego 7% będzie, więc wydaje się całkiem przyjemne, a i wskaźniki tutaj z grupy Growth, Share Price Growth też wyglądają dosyć ciekawie, więc na to też można zwracać uwagę. Czy ja coś tutaj mogę jeszcze pokazać? Tak jak mówiłem, na to nie patrzę, filtrów używam pod własne cele. Tutaj można sobie filtrować podobnie jak z latami, no to jest tak naprawdę odzwierciedlenie tego, co tak naprawdę z tymi latami się dzieje, tylko z uwzględnieniem jakby listy arystokratów i czempionów, tak? One się różnią tym, że czempion to jest po prostu ponad 25 lat podnoszenia dywidendy, arystokrata to jest specjalna lista, grupa S&P, tam jest minimalny obrót chyba 3-miesięczny, to w sensie wolumen, i kapitalizacja minimalna chyba też tam jest wymagana, więc ta lista jest trochę bardziej restrykcyjna, tam jest teraz chyba 65 spółek, grupa czempionów jest zdecydowanie obszerniejsza, można sobie segregować, sprawdzać, także naprawdę tutaj myślę, że taki ogólnik został gdzieś tam powiedziany, zawsze własna analiza, ten arkusz nie oznacza, że segregujecie sobie nawet tutaj po branżach, możecie sobie wybrać. Tak, weźmy sobie na przykład Capital Markets niech będzie. Mamy sobie jakieś spółki, Evercore, drugie miejsce biorę. No, jak widać, tutaj różnica już na przykład nie jest taka duża, więc można byłoby się zagłębić w te analizy. Widzimy, że na przykład IG Group Holdings, które to jest USA i UK, może warto je oddzielnie rozważyć, może warto mieć dwie. Widzimy, że wskaźniki się różnią. I tutaj już jest ewidentnie pole do jakiejś dalszej analizy. Widzimy, PEG jest tutaj znacznie lepszy niż tu, ale tu jest lepszy CAPE. Dywidenda tutaj jest znacznie wyższa, tak 4,7 w stosunku do 1,9. No też może warto na to spojrzeć. Także nie podążajcie ślepo za tym, co wam jakiś tam arkusz pokaże. Tak? Bo to też nie na tym polega, żeby później zwalać całą odpowiedzialność na to, że arkusz pokazał brzydko, a ja zainwestowałem, zawsze własna analiza. I tego się trzymajmy. To nie jest porada inwestycyjna, oczywiście powtórzę to drugi raz, żeby potem ktoś nie zarzucił mi, że ja tutaj namawiałem was, tak, że wsiadajcie do pociągu, bo odjeżdża, bo sam się obkupiłem w jakiejś spółki. No nie. Jakby no, to, co ja posiadam, publikowałem kiedyś, ale nie wiem, czy na polskiej grupie. Tak, to są jakby spółki, które aktualnie posiadam. Jest ich dużo. Część z nich jest na holdzie, czyli już ich nie dokupuję, ale jest to też jakaś ciekawostka, tak? I posegregowałem je branżami. Basic Materials, Communication Services, to są te cykliczne, defensywne, finansowe i tak dalej, nie? Także naprawdę można portfel fajnie zdywersyfikować. Europa będzie. Tutaj też sobie zapisałem, kiedy spółki europejskie. No jak uda mi się połączyć tickery tych spółek oraz tickery giełd z różnych źródeł, bo tutaj niestety jest dosyć duża rozbieżność. Czasami na przykład Niemcy są jako XTER, czasami są jako EXTRA, więc no, te tickery giełd też muszę sobie powrzucać, tak żeby to wszystko się kompilowało. Do tego również spółki skandynawskie często mają spację, na przykład Novo B, a niektóre tickery podają to jako myślnik, jako kropkę, jako razem, więc no jest naprawdę, z Europą jest dużo problemów i ta Europa wydaje mi się, że będzie, no będzie dość gdzieś tam dostępna trochę później, bo nie chcę też, żeby mi się wszystkie te projekty rozjechały, bo tutaj jest ta rozbudowana tabelka, jest to porównanie spółki versus dana branża, taka już stricte nastawiona na daną spółkę, czyli możecie sobie zobaczyć na przykład ABWI, jak wygląda to zestawienie graficzne, tu jest ten wykres, ten pajęczy,
jak wygląda fair value, które jest liczone przez, to jest akurat liczone przez formułę z Guru Focus pobrana, jest ona, ona uwzględnia tam aktualne zyski, przyszłe zyski, zmiany jakichś tam parametrów kasowych, także to jest taka dosyć rozbudowana formuła, ale też jako ciekawostka. Mamy status, jak wyglądają te wskaźniki versus średnia na danej branży, czyli w tym przypadku Drug Manufacturers General. No i tak sobie można porównywać. To jest też fajne, na co warto zwracać uwagę, bo no jakby jest kilka rodzajów tego, w jaki sposób dywidenda jest wypłacana i jakby z czego można ją policzyć. To jest jakby z ostatnich 12 miesięcy z zysku. Widzimy, że API płaciło więcej niż tak naprawdę zainkasowało zysku netto. Na przyszłość jest to szacowane na 42%, czyli tutaj wzrost jest dosyć duży szacowany w stosunku do ostatnich czterech kwartałów. No i free cash flow, no to już taki wskaźnik, powiedzmy, bardziej miarodajny i jak to wygląda z wolnych przepływów pieniężnych. I widzimy, że tak naprawdę, no, gdybyśmy mieli tylko ten wskaźnik, to moglibyśmy pomyśleć, że dywidenda ABWI jest zagrożona, bo wypłacają więcej niż tak naprawdę zarabiają. No ale widząc jakby dwie pozostałe, no to możemy zauważyć, że pomimo wysokiej dywidendy, bo to jest prawie 5%, jak ten raport był puszczany, no to dalej ta dywidenda wygląda na w miarę bezpieczną i można byłoby w taką spółką się zainteresować. Dobra, ja jeszcze zerknę, czy macie jakieś pytania. No właśnie, zaraz Adam Siwoń, zaraz twój komentarz tutaj przeczytam. Jacek, fenomenalna dawka wiedzy, Marcinie, czeka na twój patronaj. No z tym API to powiem ci, Jacku, że musiałbym chyba rzucić wszystko i tylko w patrona iść, bo sam rynek amerykański pod API kosztuje $600. $600 kosztuje sam rynek amerykański. Niestety osobno jest rynek kanadyjski, UK, Irlandia, Walia, Szkocja to jest kolejny osobny rynek, więc UK musiałbym kolejną paczkę wykupić. Do tego jeszcze jest, no, Europa, którą zamierzam wprowadzić, więc no, powiem szczerze, Jacku, że API pomogłoby mi tylko do tego, że nie traciłbym czasu na to, żeby to wszystko, no, żeby to wszystko przerabiać, tak żeby to działało, tak? Tam już dużo tych formuł jest napisanych, one w miarę działają automatycznie. No ale wciąż jakby na taki raporcik, który tutaj co miesiąc wysyłam, no to trzeba liczyć, no, te 2-3 godziny, żeby go wam pokazać. No bo jakby też, no, tutaj widzicie, że wszystko jest jako, praktycznie wszystko jest jako wartości wklejone, bo nie chcę też, no, publikować wzorów, które gdzieś tam, nad którymi tam, no, pracowałem przez ostatni ponad rok. No bo jest to też dawka gdzieś tam konsultowana z kolegą z Polibudy, jak matematykę studiował, więc pomógł mi też pod to formuły napisać. No a ta już została przeze mnie na podstawie tych doświadczeń gdzieś tam zbudowana, bo też, no, trzeba się zastanowić, jak określić wartość danej spółki tak, żeby zrobić z tego score. No to też jest takie, jakby tego w ogóle nie było, no to mamy po prostu tabelę z danymi, nie ma żadnej segregacji, można sobie sprawdzać, jak dana spółka wygląda i tyle. Ale żeby jednak z tego zrobić takie przeliczenie ogólne, które dałoby jakiś miarodajny efekt, no to już tutaj trzeba było się trochę bawić, więc myślę, że to API nie będzie aż tak bardzo potrzebne, że lepiej to wydać nawet na charytatywkę niż płacić za taki dostęp. Tak uważam. Co zrobić, gdy po odfiltrowaniu na liście zostaje jedna spółka? No niestety, Adam, a masz jakiś konkretny przykład, jak te filtry wrzuciłeś, bo może są one bardzo restrykcyjne, albo po prostu jest mało spółek w danej branży, jak na przykład w non-alcoholic. Na przykład tutaj, no, nie ma dużego wyboru, tak? Mamy Coca-Colę i mamy PepsiCo, więc też nie ma tak naprawdę co tutaj sprawdzać. Więc jeżeli jakaś konkretna branża cię interesuje i jest tam tylko jedna spółka, pomimo tego, że nie wrzucałeś tutaj żadnych filtrów, no to faktycznie, no to znaczy, że jest tych spółek mało w danej branży. Jeżeli masz rygorystyczne filtry, no to może warto po prostu tę spółkę przeanalizować. Jak została ci jedna, czyli spełniła twoje wstępne gdzieś tam kryteria wyboru, może warto się nią zainteresować i wejść w dalszą analizę, tak żeby sobie ją do portfela wrzucić. Piotr Kosiński, jakie kroki polecasz po analizie Excela i wyborze spółki? No to tak jak mówię, pierwsze robimy te warianty, tak, czyli to, jaki mamy cel, czy długoterminowy, czy chcemy te akcje docelowo sprzedać, tak, żeby je później wymienić na coś innego. Horyzont czasowy oczywiście, potem
Po przeliczeniu tego segregacja oczywiście wynikami malejąco. Robimy filtry na tym, co jest dla nas ważne, co nas interesuje, co nas nie interesuje, czyli na przykład początkowy dividend yield. Jeżeli nie chcemy spółek, które mają ponad 100% dividend payout, również robimy. Możemy sobie segregować po statusie, czyli robisz taką filtrację, którą ja tutaj pokazałem. Dodatkowo w momencie, w którym te spółki ci już zostają, czyli jakie kroki dalej, no to tak jak mówiłem, możesz sobie po prostu tę spółkę wrzucić w różnego rodzaju serwisy, które dane, takie no może nie skondensowane, ale takie dane na przykład danej spółki mogą pokazać. Guru, Focus, Finvi, Seeking Alpha, no i jest też dosyć fajny dział jest w Simply Wall Street. Tylko tam już no, są tam płatnościowe ograniczenia, które jak się da, to się da. Można tam też fajne rzeczy poczytać, na przykład tyle, ile CEO zarabia, jak wygląda aktualnie, czy ten zysk, na przykład, czy to wynagrodzenie tego CEO, jak ono wzrosło w ciągu ostatnich lat, jak wyglądało pozbywanie się share'ów przez insiderów, też dosyć ciekawe. No i tam są różnego rodzaju też projekcje, także to, ale no myślę, że chyba najważniejsza ogólnie po tym, jak zrobimy taką analizę, no to sobie sprawdzić po prostu stronę internetową spółki, wejść sobie w zakładkę Investor Relations i tam może nie musisz sam, no możesz te sprawozdania sprawdzić, natomiast no prawda jest taka, że te wszystkie strony, które te dane posiadają, no one bazują na tych sprawozdaniach finansowych, więc jak jesteś fanatykiem, wchodzisz i sobie czytasz, jak nie jesteś fanatykiem, to przede wszystkim sprawdź, co dana spółka robi, na czym polega jej biznes, jak wygląda, ja bardzo lubię, jak coś takiego jest jak Investor Presentation, to jest takich kilkanaście slajdów właśnie z takiej pigułki tego, co ta spółka robi, co osiąga, jak wyglądały zmiany na przestrzeni lat, no i tego, na jakich rynkach te obroty rzeczywiście uzyskuje. Więc to, że spółka jest na przykład zarejestrowana w Stanach, może się okazać, że na przykład 90% tego revenue, czyli tych obrotów, pochodzi na przykład z emerging markets, co jest też mega ciekawe, bo podatkowo mamy 15% z samych Stanów, ale jakby spółka no też te zyski z tych innych rynków osiąga, co też może być fajną dywersyfikacją. Więc no ostatecznie myślę, że no ostatnim krokiem to jest analiza z różnych serwisów. Można sobie wpisać nazwę spółki albo ticker i dorzucić na przykład do tego po angielsku analysis i poczytać, co tam ciekawego jest. Newsy, też Seeking Alpha. Na górę są czasami newsy od Zaxa, chociaż te są też no, są różne, bo oni tam dosyć często zdanie zmieniają. No i na końcu, kiedy już na przykład postanowiłeś, że ta spółka jest dla ciebie interesująca, ma fajne wskaźniki, Excel pokazuje, że też jest spoko, no to ją sobie albo gdzieś na watchlist dodajesz, albo kupujesz jakiś mniejszy pakiet aktualnie i na przykład kiedy ta cena spadnie, będzie korekta, możesz dokupić większy pakiet, tak żeby uśrednić sobie w dół, no albo jak jesteś zainteresowany, no to możesz sobie ją od razu tutaj wrzucić na TradingView, to jest to, co ja tutaj mam, to jest wszystko za darmo. Wrzucić sobie taką listę swoją i po prostu te spółki obserwować w pewnym momencie. No i jak cena na przykład będzie w dobrym miejscu, no to możesz sobie taką spółkę zakupić. No i potem już tylko ją obserwować i doglądać, czy wszystko jest z nią dobrze, czy te wartości diametralnie się gdzieś tam z czasem nie zmieniły. No i tyle. I czerpać jakby korzyści z tego, że te dywidendy będą ci wpadać, jeżeli oczywiście no, zrobiłeś po prostu dobrą analizę. Tak jak w prezentacji plus komunikacja, Adam Siwoń. Aha, czyli robiłeś podobne filtry jak ja i została ci jedna spółka. No to znaczy, że no w danej branży albo jest mało spółek, albo jest mało spółek, które spełniają twoje kryteria wyboru i może jeżeli jest jedna i nie masz tak naprawdę z czym porównać, ale ona wciąż jest dobra, czyli nie jest to na przykład wynik typu 25, 30 i 20 poniżej średniej, to może warto faktycznie się nią zainteresować i ją już dogłębniej sprawdzać, tak jak przed chwilą powiedziałem. Więc to, że jest jedna, to tylko znaczy tyle, że przeszła nasz bardzo, bardzo wstępny gdzieś tam odsiew i wówczas możesz sobie ją sprawdzić już na zewnętrznych stronach, czy rzeczywiście ona jest taka interesująca i czy na przykład branża, w której ona działa, według ciebie jest perspektywiczna, bo tego niestety no przy pomocy danych no bardzo ciężko jest to określić, tak? Może gdzieś tam przy pomocy właśnie ESG, o której tutaj było wspominane, można byłoby to robić, natomiast no tak jak mówię, danych na ten temat masowo no nie sposób dostać. Szukałem kiedyś, próbowałem, chciałem dodawać jakieś nowe wskaźniki i tak cieszę się, że na ten moment
tych wskaźników jest na tyle dużo, że tą spółkę można w miarę rzetelnie sprawdzić. No mamy z samego growth, mamy 3, 5, 10 book value, asety, revenue, czyli obroty, operation i operating income, czyli zysk operacyjny, free cash flow, zysk netto, buyback. Buyback będzie zastąpiony EBITDA, wskaźnikiem EBITDA. Uważam, że buyback sam sobie niewiele mówi, bo jest to wciąż wartość względna, czyli odniesienie do wartości sprzed 3, sprzed 5 i sprzed 10 lat, a jak wtedy ta wartość była bardzo niska, a teraz jest tylko troszeczkę wyższa, to nagle to może świrować i pokazywać, że na potęgę skupowane są akcje własne, co może być po prostu nieprawdą. No i zwrot jakby na przestrzeni 5-10 lat, ten średnioroczny. Więc tutaj z samego growth już możemy coś sobie zobaczyć, jak to wygląda. Z samej dywidendy, tak jak mówię, tutaj mamy już aż 3 wskaźniki, jeżeli chodzi o to, na podstawie czego ta dywidenda jest liczona, więc też można sobie zobaczyć, czy to na przykład tak jak tutaj jest, tak? To wygląda dobrze, bo mamy i z aktualnych ostatnich 12 miesięcy mamy 26%, przyszły jest ciut wyższy, 27%, ale to dlatego, że forward PE jest szacowane, że będzie wyższe, czyli spółka spodziewa się delikatnie niższych zysków, natomiast wciąż jest to na dosyć dobrym poziomie. No i jeżeli chodzi o free cash flow, to jest 18%, to jest jak najbardziej do zrobienia, tak? Więc w tym arkuszu ta wersja, jak finalnie gdzieś tam będzie, jak wyjdzie w końcu kiedyś, no to uważam, że ona, bo ona oprócz tego, że tutaj będziemy sobie dalej robić swoje filtry, no to segregujemy tak, jakby w ogóle tego nie było i wówczas tą analizę, żeby wchodzić na mniejszą liczbę stron internetowych, to można sobie po prostu już wówczas tutaj porównywać. Widzimy, że te tickery nam tutaj się przyklejają. No i możemy sobie już wówczas robić porównanie na danej branży, jak to wygląda już przy większej ilości wskaźników. Bo tutaj na przykład jest Graham, jest Peter Lynch, jest Enterprise Value do EBITDA, jest Piotrowski, który jest też dosyć fajny i na wielu stronach nie jest w ogóle dostępny. Także no, można sobie tą spółkę trochę bardziej rozbić na czynniki pierwsze i ta analiza myślę, że będzie bardziej dokładna, ale to wciąż jest gdzieś tam etap pracy dalszej, bo jest tego naprawdę sporo do zrobienia. Czasami jest tak, że coś się wykrzacza. Ostatnio też Błażej, tak, Błażeju, jeżeli jesteś, to pozdrawiam, zwrócił uwagę, że nie ma spółki London Stock Exchange, a to tylko dlatego, że jej ticker zmienił się z LSE na LSEG. A ja jakby no, predefiniuję to, z jakich tickerów korzystam, więc jak zmienił się ticker na wszystkich dostawcach danych, no to ja tego tickera nie uzyskałem, bo takiej spółki po prostu nagle nie było. Więc ta spółka zniknęła z raportu i musiałem ją gdzieś tam ręcznie doklejać. Więc takie smaczki też powodują, że jest to utrudnione, ale coś w życiu trzeba robić. Zobaczę, czy coś tutaj jeszcze się dzieje. Możesz pokrótce opisać, jak stworzyłeś... Nie jest to na podstawie programowania, to są wyłącznie formuły Excela. Jest tutaj, są makra i generalnie jest to bardzo mocno nastawione na sam format tych danych, bo format sam danych, tak, sam format typu, czy to jest separator przecinkiem, czy to jest separatą kropką, czy to jest tekst, czy to jest number, czy to jest date. Można bardzo fajnie w pewnym sensie manipulować danymi tak, żeby one były finalnie do obrobienia, bo często jest tak, że jak korzysta się na przykład z amerykańskich stron, no to ten separator jest po prostu inny i wówczas przeklejając takie dane, no cały arkusz się po prostu rozjeżdża, więc to jest praca z formatem, z danymi. Są tutaj napisane formuły, sam Excel, który w to wszystko liczy, waży 15 mega i niestety no, dosyć mocno mi muli, więc no, też no, starałem się gdzieś tam czasami jakąś optymalizację zrobić, żeby ten Excel, na przykład przy samym filtrowaniu zdarza się, że sama branża wybiera się 10 sekund, no bo niestety no, już tych danych jest tam i tych formuł tego wszystkiego jest na tyle dużo, że to zaczyna już no, powoli mulić po prostu, więc muszę tam czasami wrócić krok do tyłu, żeby te dane z powrotem przejrzeć, żeby te formuły okrócić. To jest głównie budowane na takim pobieraniu z różnego rodzaju stron internetowych. Później jest to łączenie tych wszystkich wyników z różnych źródeł do jednego takiego wspólnego arkusza, tak żeby tickery z różnych giełd, bo to też niestety się zdarza, że na przykład kanadyjska spółka może mieć giełdę na TSE,
czyli Toronto Stock Exchange, a może być na przykład na TSX. No i wówczas taka spółka nie będzie możliwe jej po prostu zagarnięcie tak, żeby to faktycznie się kompilowało wszystko. Więc to są tak naprawdę no, dane w pewnym sensie albo liczone przeze mnie, bo nie są dostępne, ale pochodne tych danych są dostępne, co umożliwia policzenie tego. No a to są już wzory matematyczne, to jest od drugiego do czwartego stopnia, to są wzory wykładnicze i one bazują w zależności od tego, jak dany parametr wygląda, tak? Czyli to jest na przykład, są też wzory logarytmiczne, w zależności od właśnie tego, jak, czy na przykład, jak ma payout ratio być liczone jako element, bo na przykład dywidendę składają się te cztery wskaźniki, gdzie każdy ma osobny wzór i wówczas ten wzór jest liczony jako średnia i dzięki temu też później mając te wskaźniki, które tutaj są, możemy sobie ten score przeliczyć po prostu na średnią ważoną, czyli z wzorów wykładniczych i logarytmicznych można sobie później z tych składowych przejść do jednego wzoru arytmetycznego i z tego wzoru arytmetycznego liczyć średnią ważoną na podstawie tego, co my tutaj mamy. Więc to jest tylko value, bo to się nie zmienia, bo to są dane oparte o te parametry, których my ręcznie nie zmieniamy. Natomiast to, jak score się przeliczy, już zależy od tego, jakie tutaj wartości sobie damy. Czy damy na przykład dywidendę na 5%, a to damy na 10%, no to automatycznie jakby cały wynik przeliczy się na średnią ważoną. Więc jest w tym naprawdę dużo zabawy, no ale ja jakby po wypadku łącznie miałem 3 miesiące L4, więc miałem bardzo dużo czasu na to, żeby się w to po prostu pobawić. Dołączyłem Finansowa TV. Dołączyłem na końcówkę, na pewno nadrobię. Dziękuję za mega włożoną pracę i dzielenie się jej efektami. Dzięki Ci Finansowa TV. Będzie to prawdopodobnie do obejrzenia. Live trwa już prawie 3 godziny, więc no jest dramat. I już sucho w gardle, więc trzeba kończyć. Z jakich brokerów korzystam? Aktualnie korzystam z T212, ale tak jak już mówiłem wcześniej na live, będę w nowym roku wchodził też w nowego brokera, bo no taka dywersyfikacja też jest po prostu potrzebna. Tak? Jak już te środki zaczynają wyglądać fajniej, to też chcę wiedzieć, że nie jestem uzależniony w całości od jednego brokera. Dobra, tak czytam, to chyba już więcej pytań nie ma. Dziękuję Wam bardzo, że byliście, że wam się chciało to oglądać przez prawie 3 godziny. Ci, co na początku może dołączyli, może są tacy, którzy jeszcze tutaj dotrwali. No ja już ledwo siedzę, także myślę, że to będzie też dobry moment, żeby tego live'a zakończyć. Jak będą jakieś pytania, no to kontakt, może jeszcze raz to po prostu wkleję. Jak będą jakieś pytania, natomiast no myślę, że na Facebooku będzie to po prostu najlepiej zrobić, tak? To jest kontakt@blish.com. Można na Facebooku albo Marcin Jaworski, wrzucam pod tym swoim imieniem, nazwiskiem te raporty co miesiąc, albo na fanpage'u blish.com, tak jak jest tutaj przy domenie. Także kontaktować się śmiało można, tutaj nie ma żadnych jakichś super konsultacji, że dacie mi dwa koła i ja Wam zrobię fajną analizę. No nie, także jakby tutaj można śmiało coś tam podziałać. Co jeszcze? No chyba tyle. Postaram się to tak zrobić, żeby to było na kanale. Ten kanał, z którego to jest aktualnie uploadowane, streamowane, możecie subskrybować, bo jak będzie jakieś zainteresowanie, no to może już po tym, jak ten Excel mamy gdzieś tam w miarę rozpracowany, no to może będziemy w jakąś dalszą sferę wchodzić, może jakieś analizy techniczne, której fanem nie jestem, może będziemy analizować jakieś sektory, branże. Także tutaj jestem otwarty, może to będzie jakieś portfolio review, to też jest dosyć ciekawe, co jest na kanale Dividend Growth Investing, tam jest taki gość, który bardzo fajnie to prowadzi i też robi coś takiego jak Review My Pie, też może coś takiego pomyślimy, ale ja się nie nastawiam, bo nie chcę też się w nic angażować za bardzo, bo ja youtuberem no, nie zostanę. Nie jest to moja działka, wolę się zajmować analizą danych, też jako analityk pracuję na co dzień, więc no, dla mnie to jest coś, co mogę robić, a nie wrzucanie i obrabianie jakichś filmów, więc jeżeli cokolwiek będę na tym kanale wrzucał, to obstawiam, że to będą same live'y, bo no, nie mam po prostu ochoty bawić się w jakieś wycinanie, wklejanie jakichś wstawek, jakieś napisy. No, nie mam na to po prostu czasu, także dziękuję Wam za uwagę i tak jak mówię, jak będą pytania na Facebooku, na mailu,
na fanpage'u można pisać. Dziękuję Wam bardzo i dobrej nocy życzę, dobrych analiz, dużo pieniędzy i jak najmniej ściętych dywidend.